siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty set. Szósty set, może na początku powiemy krótko, co to jest, co to ma być i co to będzie. Ja się nazywam Michał Kwiatko-Bemnowski. Piotr Złoch. Filip Korwanty. Przede wszystkim, o czym ten podcast będzie. Podcast będzie o siatkówce ligowej, niemal wyłącznie ligowej. Reprezentację zostawiamy innym, my się wolimy skupić tutaj na lidze. No a skoro na lidze, to przede wszystkim wiadomo, że na Plus Lidze, bo jaka by ta nasza Plus Liga nie była, to zawsze jest naszemu sercu najbliższa. W tym pierwszym odcinku, jako że Plus Liga lada moment się zacznie, chcemy się skupić na tym, co się działo latem od zakończenia ubiegłego sezonu, a więc przede wszystkim na transferach, przygotowaniach, na sparingach przedsezonowych, no i też na zmianach regulaminowych, bo trochę się ta nasza Plus Liga zmieni. Już w piątek, 29 września, zaczynamy pierwszą kolejkę, no i ta pierwsza kolejka, która wydaje mi się, że powinna być takim świętem siatkówki. Tym świętem jest takim trochę okrojonym z tego względu, że z 8 meczów w ten pierwszy weekend tych meczów odbędzie się tylko 6. No co wy o tym sądzicie? Akurat nie zacznę od bardzo kontrowersyjnej tezy, która nagle powali wszystkich na łopatki, ale zgadzam się tutaj z Michałem, zdecydowanie uważam, że nawet ta tradycja, o której gdzieś tam już powiedzmy w poprzednich kilku sezonach pamiętano, że to Beniaminek razem z mistrzem Polski na własnej hali rozpoczyna sezon, w tym roku tej sytuacji nie będzie. Oczywiście, no przyczyny ku temu są różne, o czym myślę, że powiemy więcej już za chwilę. Natomiast tak, zgadzam się, że bardzo, bardzo żałuję, że ta kolejka nie jest tak naprawdę w całości rozegrana w jeden weekend. Trochę nad tym ubolewam. Filip? Ja się mogę z wami tylko zgodzić. No, bardzo fajnie byłoby zacząć ligę od tego, że moglibyśmy zobaczyć wszystkie zespoły. A będą takie zespoły, o których przez pierwsze dwie kolejki nic nie wiadomo. Okej, można powiedzieć, że o Skrze coś wiadomo, bo zagrała super puchar, ale na przykład o drużynie z Gdańska już nic. Czyli przez pierwsze dwie kolejki nie będziemy mieć pełnego obrazu tej ligi. Nie będziemy wiedzieć, na co dokładnie te wszystkie zespoły tej naszej ligi stać. Pomijając też to, że nie będzie transmisji, ale na podstawie jakichś statystyk, relacji i tak dalej, coś będzie można powiedzieć. Na przykład o pierwszych szóstkach zespołów, no i wszystkim jakby co z tym jest związane. No bardzo żałuję, że nie ma tej całej pierwszej kolejki w komplecie. No właśnie, tu jest jeszcze jeden aspekt, no bo ta pierwsza kolejka jakby wyznacza też koniec przygotowań przedsezonowych. Wiemy, że te przygotowania w przypadku wielu klubów były dość zaburzone przez sezon reprezentacyjny, który się kończył w tym roku dość późno i to o ile w Europie jeszcze nie było tak źle akurat, bo mieliśmy Mistrzostwa Europy, które się kończyły na samym początku września, no to były jeszcze turnieje też inne jak Puchar Wielkich Mistrzów, gdzie na przykład Zaksa z tego powodu musiała czekać długo na Benatoniutiego. Tutaj może w kwestii takiego uzupełnienia, jeszcze na Pucharze Wielkich Mistrzów był Tibor Osart, który stresował, przez to nie zagrał jeszcze żadnego sparingu. No i do tego dochodzą mistrzostwa strefy Norseka, które w ogóle się pokrywają właśnie z początkiem tej ligi. Z tego na przykład powodu Warszawa mocno cierpi, Unico Warszawa, bo na początku nie będzie z nimi ani trenera Stefana Antigi, ani jednego z atakujących, czyli Sharona Vernona Evansa, który tutaj przebojem wbił się powiedzmy do ogólnej świadomości kibiców siatkarskich. Przez to przynajmniej na początku na pewno pierwszym atakującym zespołu będzie Georgiev. Być może były takie pomysły, żeby przedstawić tego zawodnika na przyjęcie, ale przez to, że nie będzie Sharona Evansa, to jakby wypadła taka opcja, że Georgiev na przyjęciu, Vernon Evans na ataku. Nie mogę tego po prostu na razie testować. Zobaczymy, co będzie dalej. No i dlatego też zapytałem o to przekładanie i o to, co o tym sądzi Bartoszek Folka z Unico Warszawa, no bo mimo, że Warszawa akurat jest jednym z bardziej poszkodowanych zespołów, to oni tego meczu nie przełożyli, a dwa inne spotkania pierwszej kolejki przełożone będą. Wydaje mi się, że jeżeli kontraktuje się zawodnika i ma jakieś plany wobec niego grania w pierwszej szóstce, to też jest takie ryzyko, że niestety występuje w kadrze narodowej i no jest ryzyko, że po prostu nie wróci na te mecze, więc dla mnie przekładanie meczy nie jest fair do końca, ponieważ wiadomo, są zespoły z większym budżetem, z mniejszym. Wiadomo, że ci zawodnicy, którzy dojeżdżają, na pewno zwiększają poziom tej drużyny, do której mają wrócić, ale władze i trener na pewno zdają sobie sprawę z tego, że tak może po prostu się stać i nie powinni przekładać meczów. Takie jest moje odczucie. Dlatego my zachowaliśmy się, mi się wydaje, fair, ponieważ przełożymy tylko jeden dzień, ponieważ zostajemy od razu w Bydgoszczy, idziemy do Gdańska, gdzie gramy drugą kolejkę i tyle. Więc myślę, że my zachowaliśmy się fair, a co do innych, to myślę, że jednak mogli to przemyśleć wcześniej po prostu. O sprawę tych przełożonych meczów i ogólnie to, dlaczego Plus Liga zgodziła się na to, żeby te mecze przełożyć i żeby właśnie ta pierwsza kolejka była niepełna, zapytałem też rzecznika profesjonalnej ligi piłki siatkowej, czyli Kamila Składowskiego.
Jeśli sytuacja jest taka, że jeden klub występuje do nas z prośbą o przełożenie meczu i drugi partner danego meczu wyraża zgodę na przełożenie terminu, no to co do zasady, jak nie ma jakichś innych przeciwwskazań, przekładamy, no i wtedy o te terminy trzeba pytać już kluby, jakie tam wtedy decydowały. Myślę, że najważniejsze jest, żeby te drużyny były w pełnych składach i mogły pokazać się kibicom z dobrej strony, a nie były osłabione. I jeżeli te drużyny, które grają mecz, wyrażają zgodę, znaczy pierwsza chce, a druga się na to zgadza, no to my co do zasady się przychylamy i oczywiście można było pewnie się nie zgadzać i tak dalej, no ale to zawsze w lidze było tak. To są zresztą bardzo różne powody, często są takie bardzo prozaiczne. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że w siatkówkę gra się w salach, w obiektach tego typu, a nie na boiskach, gdzie od jesieni do wiosny, czy razem z wiosną nie dzieje się nic innego poza tym, że gra się w piłkę nożną. A niestety w naszych wielu obiektach, w których gramy w siatkówkę, w niektórych miastach tam są też inne sporty, a dwa, że często są jakieś wydarzenia typu wystawy i inne komercyjne rzeczy, no i to jest najczęstszy powód tak naprawdę przykładania u nas meczów i brak dostępności hali. Więc no tutaj tych powodów mogło być kilka i gdybyśmy się chcieli tak sztywno trzymać, jak mają to piłkarze, no to musielibyśmy mieć obiekty, które są w 100% na wyłączność siatkówki, tak, i możliwość w nich grania, no więc to jest troszkę pokomplikowane. Tak jak Kamil powiedział, w tej sytuacji trzeba tak naprawdę pytać klubów, skąd taka prośba. No to skoro tak to zapytaliśmy, zapytałem m.in. rzecznik prasowej Trefla Gdańsk Justyny Gdowskiej. Nasi zagraniczni zawodnicy 1 października kończą Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów organizowane przez Norcetę i przylatują do Gdańska tuż po nich, około 4 października. Dlatego bardzo dziękujemy PGS Krzebychatów, że zgodzili się na przełożenie tego meczu na listopad, kiedy będziemy już mogli do niego przystąpić w pełnym składzie. No i żeby mieć komplet, dodzwoniłem się też do rzecznika prasowego Jastrzębskiego Węgla, pana Marcina Fejkiela. Jastrzębski Węgiel rozpocznie nowy sezon 8 października meczem z PGS Krzebychatów. Zaczynamy dopiero od trzeciej kolejki z tego względu, że nie mamy zawodnika Jasona Deroko, który jest zaangażowany w obowiązki reprezentacyjne i pojawi się u nas dopiero po zakończeniu turnieju w Colorado Springs w Stanach Zjednoczonych. Będzie dopiero w pierwszych dniach października. Z tego względu nie mogliśmy rozegrać meczu z Bielskiem zaplanowanego 30 września. To spotkanie odbędzie się 25 października. Natomiast w drugiej kolejce 4 października mieliśmy się spotkać na wyjeździe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, ale ze względu na to, że w tym dniu hala Azoty jest zajęta, spotkanie to na wniosek Zaksy zostało przełożone na 11 października. Więc znamy powody, dla których mecze Lotos, przepraszam, oczywiście w tym momencie już Trefla Gdańsk, o tym myślę, że też możemy chwilę później porozmawiać. Znamy powody. Ja ze swojej strony dodam tylko tyle. Łatwiej o sportową postawę, łatwiej o postawę wyrozumiałą dla drugiej drużyny, kiedy ma się w składzie, dajmy na to, zawodnika takiego jak Ebadipur, który też dołączył do drużyny dość późno. I tutaj te elementy zgrania z rozgrywającym mogą być bardzo istotne na początku sezonu, ale to trochę tak, jak powiedział Kamil Składowski. Jeżeli dwa kluby dogadują się i podejmują decyzję o tym, że mecz przekładają, to co nam, szarym kibicom, do decyzji klubów podjętej w sumie wspólnie. No i na koniec może też opinia na temat tego przekładania meczów, o jaką zapytałem Pawła Wojckiego na zakończenie memoriału Ambroziaka, czyli no na 2 tygodnie przed startem ligi. Ja powiem tak, nie skomentuję tej sprawy zupełnie. Mam o tym swoje prywatne zdanie. Bardzo dobrze, że liga została otwarta. Nareszcie może ktoś spaść, może ktoś awansować i powiedzmy, rozmawiajmy o dobrych zmianach, jakie się dzieją w polskiej siatkówce, a nie o jakichś takich sytuacjach. Myślę, że trochę dziwnych, co najmniej. Także tyle na ten temat powiedział Paweł Woicki. No i może podążmy tą ścieżką, którą sam zaproponował i przejdźmy faktycznie do tych innych spraw, czyli do otwarcia ligi. Liga została otwarta po raz pierwszy od dłuższego czasu. Będziemy mieli z ligi bezpośredni spadek, a nawet te spadki dwa, bo po tym sezonie dwa zespoły zostaną relegowane z ligi, a zespół trzeci od końca, czyli 14, ten, który przegra baraż między 13 a 14 zespołem w fazie zasadniczej, będzie się musiał zmierzyć następnie w barażu z mistrzem pierwszej ligi. Takim samym barażu, jakiej rozegrała AZS Częstochowa z Aluronem Wirtu w Wartą Zawiercie w tamtym sezonie. No i znowu na ten temat może na początek Kamil Składowski. Jeśli chodzi o to otwarcie, zamknięcie, obecnie jak będziemy nazywali to, co stało się z ligą w poprzednich 5 sezonach, no, słuchaliśmy głosów, które dochodziły ze środowiska siatkarskiego coraz głośniej, coraz mocniej, szczególnie płynęły one
klubów pierwszoligowych. Sytuacja była taka, że z jednej strony część klubów narzekała na brak sportowych awansów, to tak nazwijmy, choć z drugiej strony prawda jest taka, że od czasu zamknięcia takiego sportowego z ligi to i tak wiele drużyn, co zresztą widać po liczebności, o której mówimy w tym momencie, mamy 16 drużyn, wiele drużyn awansowało do naszej ligi, no tylko w trochę inny sposób. Przede wszystkim dla nas istotne było spełnienie kryteriów organizacyjnych. Nadal to jest istotne. No w tym, że od tego sezonu, czy już od poprzedniego sezonu była możliwość walki w barażu, z czego korzystała drużyna w Zawiercie, Luron Wirtu Warta pokonała walce o miejsce w Plusliga, że to jest Częstochowa. No i zagra w tym sezonie. Na tym sezonie, który chyba od wielu lat może mieć bardziej nawet pasjonującą walkę o to, kto uniknie miejsca 15-16 po zakończeniu fazy zasadniczej. Wiemy, że w przyszłym sezonie, czyli mówimy o sezonie 2018-19, ma być 14 drużyn. Czy to jest dużo, czy mało? Są bardzo różne tutaj czynniki, jak na co można zwracać uwagę. Na pewno jest bardzo dobrze to, co się dzieje, że tyle drużyn powstało. No jest dla naszej młodzieży, bo widać wyraźnie wszyscy mistrzowie świata juniorów, którzy zostali w Polsce, mają miejsce w swoich drużynach. Większość odkrywać już będzie, myślę, w tym sezonie takie wiodące role. Tak myślę, że na pewno będzie z Kubą Kochanowskim czy kilkoma innymi chłopakami z tej drużyny, na którą tak liczymy. Jest tej młodzieży takiej troszkę starszej. Jest to 20-paroletni też sporo w naszych drużynach, więc ta większa liczba drużyn powoduje, że ci polscy młodzi zawodnicy mają miejsca w najwyższej klasie. Z drugiej strony, no nie ma chyba jeszcze planów takich, aby ligę zmniejszać na siłę. Myślę, że przede wszystkim tutaj będzie decydowało to, jak te drużyny będą budowały kadry, na co będzie je stać, jak będą silne. Jak patrzymy sobie na to zestawienie w tym roku, wydaje mi się, że mamy zdecydowanie więcej niż 10 drużyn, na które będzie można popatrzeć z przyjemnością. Wydaje mi się, że wrócimy do czasów tych, które były 5-6 lat temu, gdzie gdzieś tak koło grudnia zaczną się mocne ruchy w tych ekipach, które będą zagrożone spadkiem z ligi. Także no to ja się spodziewam, szczerze mówiąc, patrząc po tym, jak jest dużo wyrównanych, mocnych drużyn, jakiegoś naprawdę fajnego sezonu dla kibiców, ale to dopiero w maju będziemy w stanie ocenić, czy faktycznie tak było. Ja w zasadzie słowa Kamila Składowskiego skwituję tak, nareszcie. Wydaje mi się, że ta liga od momentu zamknięcia cierpiała na brak emocji, w szczególności w dolnych rejonach tabeli. Tych systemów grania o medale było już kilka, systemów playoffów też było kilka. Tak jednak odbieranie tak naprawdę radości z utrzymania, no i oczywiście też smutku w przypadku drużyn, które spadną z ligi, uważam, że było bardzo, bardzo krzywdzące też dla kibiców. Oczywiście drużyny, które zajmowały ostatnie miejsca w lidze w ostatnich kilku sezonach. Mogłyby mieć na ten temat inne zdanie. Ja jednak uważam, że walka o utrzymanie jest czymś, co oczywiście dodaje takie pikanterii rozgrywkom ligowym. Tak, ja się generalnie mogę z tobą zgodzić, że system spadku był bardzo potrzebny tej lidze, właśnie przez to, żeby te najsłabsze zespoły, teoretycznie najsłabsze, jakby zmobilizować do tego, żeby budować mocne zespoły. Coś, co moim zdaniem tutaj automatycznie się uruchomi, to zespoły z pierwszej ligi będą budowały trochę mocniejsze składy, żeby walczyć o to miejsce. To też powinno trochę wzmocnić pierwszą ligę. Jeszcze odnośnie tego, że brakuje spadku. Teoretycznie te zespoły w zamkniętej lidze mogły spaść, były na to różne warunki podane, natomiast moim zdaniem nie było to przestrzegane i nie dopilnowano tego, żeby te zespoły najsłabsze rzeczywiście spełniały warunki do tego, żeby tej plusy zagrać, takie jakie były zamieszczone w różnych regulaminach. Teraz będzie to bardzo klarowne, czyli po prostu zespół, który przegrywa baraże, spada z ligi, nie ma żadnej dyskusji. To, jakie to może budzić emocje, najlepiej może pokazał ostatni właśnie baraż, czyli Częstochowa z Zawierciem. Częstochowa długo nie mogła się pogodzić z tym, że spadła z ligi i właśnie takich emocji no, na pewno oczekuje w tych dolnych rejonach tabeli. Na ten temat zapytaliśmy też o zdanie jedną z osób, które mamy nadzieję będą naszymi stałymi ekspertami, czyli Piotrka Świniarskiego, statystyka Łuczniczki Bydgoszcz. Także posłuchajmy, co on miał do powiedzenia. Liga będzie otwarta po raz pierwszy od niepamiętnych czasów i jest to super wiadomość przede wszystkim dla kibiców, bo emocje będą im towarzyszyły nie tylko podczas meczów na górze, ale również na dole stawki, bo pamiętam parę lat temu w Olsztynie, gdy jeszcze nie sądziłem, że zostanę statystykiem, Indyk Pola ZS Olsztyn grał z ówczesnym Fartem Kielce po uniknięcie baraży. W Uranii, powiem szczerze, były podobne emocje do tych, gdy olsztynianie grali o medale w 2004, 5 czy 6 roku. Także pomysł tutaj jak najbardziej trafny. Przerwy 10-minutowe po drugim secie?
Powtórzę sformułowanie jednego z zawodników, które bardzo mi się spodobało. Niefortunny pomysł. Zrezygnowanie z przerw technicznych jak najbardziej na plus, bo to po prostu było moim zdaniem niepotrzebne i wydłużało mecze. Taka też była, o ile dobrze pamiętam, argumentacja zniesienia tych przerw po 8 i 16 punkcie. Ale co z tego, że mamy te zniesione przerwy techniczne, jak po drugim secie mamy 10-minutową przerwę, która no praktycznie niweluje czasowo brak przerw technicznych i jeszcze dokłada 4 minuty w 3-setowym meczu. No ale tak jak zawsze mówię, my jesteśmy od wykonywania swoich obowiązków. Zawodnicy są od grania, trenerzy są od trenowania, no a statystycy od liczenia. Piotrek przeszedł dość płynnie do tematu 10-minutowych przerw. No właśnie, system się zmienił, a nie zmieniła się ta sprawa, czyli nadal po drugim secie będziemy mieli 10 minut przerwy. W zasadzie myślę, że Piotrek temat w dużej mierze wyczerpał. Wiemy z wielu źródeł, że większość zawodników jest zdecydowanie tym przerwom przeciwna. Nie wiem, czy macie w ogóle na ten temat coś do dodania. Z takiej perspektywy, jak ja siedzę na hali, przychodzi to 10 minut przerwy, ja się po prostu nudzę. Ja nie mam żadnego zajęcia, nie biorę udziału w żadnych konkursach i tak dalej, po prostu siedzę i czekam. Na pewno kluby będą potrafiły, może nie wszystkie, ale na pewno część będzie potrafiła zorganizować jakieś różne atrakcje, natomiast ja w czymś takim nie biorę udziału, dlatego wolałbym, żeby to po prostu była gra. To jest jakby z perspektywy kibica, natomiast z perspektywy zawodnika moim zdaniem jest to uciążliwe. Znaczy ja oczywiście nie mogę tego powiedzieć z doświadczenia, tylko z tego, co mi się wydaje. Z perspektywy zawodnika wschodzenie do szatni, później ponowna rozgrzewka po prostu wybija z rytmu meczowego i coś, co jeszcze ktoś chce dodać. Ja nie wierzę w coś takiego, że jeżeli zespół wygrywa 2-0, to schodzi na 10-minutową przerwę i nagle zapomina, jak się gra, a drugi nagle zaczyna grać jak z nut. Moim zdaniem takie sytuacje nie dzieją się przez 10-minutową przerwę, ale to tylko taka moja opinia. No właśnie, kibice się nudzą, zawodnicy może nie tyle się nudzą, ale gdzieś tam jednak to wybicie z rytmu. No musi być, skoro tak na to narzekają, więc dlaczego te 10-minutowe przerwy będą? No i tutaj znowu oddajmy głos Kamilowi Składowskiemu. 10-minutowa przerwa zostaje na prośbę naszych klubów, kilku, które mają pomysł, żeby ją zagospodarować, no, jako atrakcję dla kibiców. Taką prośbę też przedstawiła nam Telewizja Polsat. Przypomnę, że jest 10-minutowa przerwa i to jest jedyna przerwa w trakcie grania, jaka jest zrobiona w setach, bo oczywiście może się komuś podobać czy nie podobać, są różne do tego podejścia, no, ale nie mamy przerw technicznych. Zresztą w zeszłym sezonie też ich nie było, jest dokładnie tak samo jak przed rokiem. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o płynność grania, wydaje nam się, że się poprawiła, jeżeli tych przerw nie ma. Szczerze mówiąc, prywatnie nie bardzo rozumiem to jakieś większe zamieszanie. Piłkarze mają 15-minutową przerwę, nikt nie zadaje im pytania, dlaczego mają 15-minutową przerwę między połowami meczu. Jest to tak wprowadzone, jakby czasowo w miarę to przypomina to, co miało miejsce, gdy były te przerwy techniczne. Mnie osobiście zdecydowanie bardziej podoba się 10 minut przerwy między setem drugim a trzecim niż te przerwy techniczne, no ale to jest pewnie tak jak z wieloma rzeczami. Znajdą się zwolennicy jednego rozwiązania, znajdą się zwolennicy drugiego rozwiązania. Na ten sezon ustaliliśmy, że te 10 minut przerwy po drugim secie będzie, no taka regulacja została wprowadzona. Moim zdaniem nie ma tutaj co porównywać 15-minutowej przerwy w piłce nożnej do 10 minut przerwy w siatkówce. Siatkarze nie biegają tyle co piłkarze, dlatego moim zdaniem tu nie chodzi o odpoczynek dla tych siatkarzy, tak jak to jest w piłce nożnej, natomiast bardziej można chyba zyskać w tym czasie na coś takiego jak analizy statystyczne, czyli wyciągnięcie jakichś wniosków, jak do tej pory w tych dwóch setach grał przeciwnik, co my możemy poprawić i jakieś tam przekazanie uwag taktycznych. Okej, z tym się mogę zgodzić, natomiast moim zdaniem tu zupełnie nie chodzi o to, żeby zawodnicy sobie mogli odpocząć, bo tak jak mówię, no nie przebiegli oni iluś tam nie wiadomo ilu kilometrów. No ale w sumie z tego, co mówił Piotrek Świniarski, to on akurat, mimo że jest statystykiem, też zwolennikiem tej przerwy nie jest. Także nie wiem, czy faktycznie statystycy to wykorzystują. Czy może są na tyle przyzwyczajeni po prostu do przekazywania uwag na bieżąco, że wcale dodatkowego czasu nie potrzebują? No skoro tak, to ja mu wierzę. Ja również mu wierzę. Transmisje w internecie, kolejny temat, który zwyczajowo gdzieś tam tych co bardziej zaangażowanych i powiedzmy ekscytujących się rozgrywkami plus ligi kibiców fascynuje. I tak jak w przypadku pozostałych tematów, Kamil Składowski, parę zdań na początek. Szansę zawsze jest, no pamiętajmy też o tym, że mamy na tyle mocną ligę i na tyle mocne partnerstwo z Telewizją Polsat, bo wielu kibiców gdzieś podaje przykłady innych lig, gdzie są wszystkie mecze w internecie dostępne i tak dalej, a najczęściej to wynika z tego powodu, że nie mają takiego dużego partnera telewizyjnego. Musimy mieć świadomość też taką, że dla drużyn, które no, mają sponsorów swoich, jakby jakość czy też wartość reklamy, która jest pokazywana przez ogólnopolską telewizję Polsat, jest zdecydowanie wyższa niż wartość reklamy w internecie. Mamy sporo transmisji siatkarskich, no z tej pierwszej kolejki mamy mecz w piątek, mamy mecz w sobotę, mamy mecz w
niedzielę. Prawdopodobnie zdarzą się też takie kolejki, gdzie może być nawet jeszcze więcej transmisji. Rozmawiamy cały czas, szukamy jakiegoś sposobu, jakiegoś pomysłu na to, żeby jak największą liczbę meczów można było śledzić w internecie. To jest też takie złożenie sytuacji, że wiele osób oczywiście chciały mieć wszystkie mecze dostępne w internecie, tylko pozostaje później pytanie, czy rzeczywiście znalazłoby się aż tylu chętnych na to, żeby za takie mecze jeszcze w jakiś sposób zapłacić, bo wiadomo, że zrobienie transmisji do internetu o jakimś poziomie technicznym, a nie ustawieniu telefonu czy tam kamerki z komputera nie generuje większych kosztów, ale zrobienie takiej prawdziwej transmisji, nawet powiedzmy na mniej kamer, no będzie generowało spore koszty. No to jest wszystko też na styku biznesu, na styku poziomu zainteresowania. Są projekty, są jakieś rozmowy, no ale one ciągle trwają. Jak tylko będzie jakaś tutaj wiadomość konkretna, natychmiast będziemy ją przekazywać. No na pewno też byśmy chcieli, pewnie wielu kibiców też by się znalazło, żeby absolutnie wszystkie mecze ligowe były transmitowane na żywo przez Polsat Sport, tak jak chociaż dzieje się to w piłce nożnej. Ale na dzisiaj jest taka sytuacja dosyć podobna do tego, co miało miejsce w poprzednim sezonie, czyli średnio minimum takie 3 transmisje od piątku do poniedziałku, czasami 4 transmisje, to jest to, co oferujemy kibicom, a jeśli chodzi o transmisje internetowe, na razie nie ma tutaj żadnych nowości do przekazania. Polsat jest właścicielem pełnych praw do naszej ligi przez jeszcze wiele lat do przodu. Płaci za to konkretne pieniądze, za te prawa, no i on dysponuje tymi prawami, więc domówienie się między klubami, między Polsatem, między nami jako PLPS-em w sprawie takich transmisji, dodatkowo omówienie kosztów i tak dalej, to jest bardzo skomplikowana operacja. Wiem, że wielu osobom wydaje się, że to wystarczy podjąć decyzję, transmitujemy, no ale nie jest tak łatwo, dlatego trochę jeszcze cierpliwości prosimy, mamy nadzieję, że te transmisje będą miały miejsce, zresztą prezesi klubu wielokrotnie też mówili o swoim zainteresowaniu, no mam nadzieję, że może wreszcie z tym się coś tutaj nowego wypracować, takie stanowisko, które ze strony wszystkie zadowoli i uda się z czymś ruszyć. No to w zasadzie nie wiem, czy tu można coś jeszcze dodać, bo Kamil chyba wyczerpał temat. Jedna ważna rzecz, która mi się tutaj rzuciła, to jest coś, o czym do tej pory chyba nie do końca było wiadomo, albo nie do końca było to jasne, bo gdzieś tam przewijały się informacje, że Polsat chyba te prawa do transmisji w internecie oddał do tych meczów, których Polsat nie transmituje na swojej antenie. No i tutaj Kamil wyjaśnił dość jasno, że wcale jednak tak nie jest i po prostu Polsat ma prawa do wszystkich meczów i żeby takie transmisje w internecie mogły się odbyć, to Polsat musi na to wyrazić zgodę. Najwidoczniej tej zgody na ten moment nie ma, albo nie ma takiej woli może ze strony niektórych klubów. Czy wola jest, czy woli nie ma? Myślę, że na ten moment w sumie nie ma za bardzo o czym mówić. Tych transmisji na ten moment nie będzie. Jasno dostaliśmy informację, że transmisji będą 3 z kolejki, może 4. Ja żałuję. Chciałbym, żeby te transmisje odbywały się w internecie. Chciałbym, żeby kluby również miały okazję zaprezentować się z tych spotkań, które nie trafiają na antenę telewizyjną. Ale tak z drugiej strony też już wydaje mi się, że czasu na śledzenie wszystkich spotkań też już jest, przynajmniej w moim przypadku, trochę mniej, więc jestem z tym na ten moment okej, ale oczywiście im więcej, tym lepiej, takie jest moje zdanie. Ja mam podobne zdanie do Piotrka, to znaczy jestem już pogodzony z tym, że prawdopodobnie kolejny sezon PlusLigi będzie bez transmisji z wszystkich spotkań. Tutaj przykładem słabości tego jest drużyna Trefla Gdańsk, która z tego co sprawdzałem, to nie będzie pokazywana przez pierwsze 5 kolejek. No dlatego kibice Gdańska z innych części Polski, czy w ogóle z innych krajów, no po prostu będą musieli śledzić cyferki. Nie jest to na pewno komfortowa sytuacja, nie jest to na pewno reklama dla ligi. Ja tutaj ze swojej strony też mogę dodać, że na przykład ruszyła Liga Rosyjska, ja mogę obserwować wszystkie mecze. Mogę powiedzieć różne rzeczy na temat wszystkich zespołów, a nie tylko cyferek. A teraz mamy plus ligę, będzie 5 kolejek Gdańska, możemy tylko posiłkować się statystykami. Ale trzeba się z tym pogodzić. Oczywiście biznes, pieniądze muszą być, a one się nie biorą znikąd, dlatego rozumiem sytuację. Bardzo żałuję, czekam do kolejnego sezonu. No także skoro jesteśmy z tym wszyscy pogodzeni, to może poruszmy jeden temat, ostatni temat z tej puli tych takich organizacyjnych. Jakiś czas temu Plus Liga w zasadzie ustami, można powiedzieć, Kamila Składowskiego zapowiedziała, że kibice będą mieli wreszcie dostęp do pełnej bazy takiej historycznej statystyk od powstania Ligi Zawodowej. No i zapytałem Kamila, kiedy możemy się spodziewać wreszcie startu tego projektu, bo już kilka takich, nazwijmy to, trailerów było, kilka razy były przedstawiane już jakieś zdjęcia pokazujące, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Kiedy wreszcie będziemy mogli wejść i sami sprawdzić, jak to działa? My też czekamy, kończymy ten projekt. Jeszcze jakieś rzeczy tutaj musimy weryfikować, bo tak jak wiadomo, dawniej nie było aż tak szczegółowych statystyk i trochę trzeba było ręcznego liczenia włączyć. Liczymy, że to się stanie może nawet w tym tygodniu, ale nie chcę obiecywać. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni odpalimy i wtedy będziemy informować. No, ja czekałem długo na taki, na ten projekt, na zrealizowanie go. Uważam, że nasza historia musi być pisana. Dlatego
tego chciałem jak najszybciej zrobić. Jeżeli jeszcze się nam jakieś po drodze przygody informatyczne przydarzą, no to trzeba będzie chwilkę poczekać, ale to są tygodnie do odpalenia tego projektu. Ja osobiście bardzo cieszę się z tego, że ktoś w końcu wpadł na pomysł, żeby w tak, powiedzmy, oparametryzowanej dyscyplinie, jaką jest siatkówka, wreszcie te dane zgrupować. Dla mnie pod wieloma względami wzorem ligi sportowej pod względem zainteresowania, ale również marketingowym jest NBA. I jeżeli chodzi o NBA, tamte statystyki historyczne są absolutnie kluczową, integralną częścią zarówno przygotowań do każdego ze spotkań ze strony komentatorów, ale również są dodatkowym smaczkiem w lidze. Ja osobiście z chęcią dowiem się, jeżeli oczywiście będzie mi dane dzięki tym statystykom, które udostępni Plus Liga, kto na przykład najwięcej bloków w meczu zdobył, kto zaserwował najwięcej asów, kto zdobył najwięcej punktów w historii Plus Ligi, czy wręcz PLS-u, jak tutaj dodaje Michał. I powiem szczerze, bardzo się z tego powodu cieszę i nie mogę się doczekać. Sam jestem pasjonatem cyferek, statystyk różnego rodzaju. Sam też na co dzień pracuję z cyferkami, więc kolejna baza danych, czy kolejne informacje, które będę mógł sobie przetworzyć, przeliczyć, wyciągnąć na jej podstawie wnioski albo jakieś ciekawostki. Myślę, że też ciekawy materiał na wpisy na Twitterze. A z tym się mogę akurat zgodzić. No, ja bardzo lubię takie statystyczne analizy, jakieś wyciąganie różnych ciekawych rzeczy, o których może nie na co dzień się mówi. Dlatego jeśli coś takiego się pojawi, będę wielkim fanem tego systemu i bardzo się cieszę, że coś takiego wchodzi. Może wtrącimy jeszcze jedną rzecz odnośnie systemu Challenge. Mianowicie tutaj zaszła jedna zmiana odnośnie poprzedniego sezonu. W zeszłym sezonie, jeżeli sędzia podejmował decyzję na podstawie Challenge'u, to nie było widoczne, co on tam widział. A teraz ten punkt regulaminu brzmi tak, że jeżeli na hali jest telebim, to sędzia będzie miał prawo ten fragment wideo, na podstawie którego podjął decyzję, puścić kibicom. Kibice po prostu będą mogli widzieć to samo, co sędzia. Moim zdaniem prowadzi to dużo kontrowersji, przez to, że może te telebimy będą chociażby mniej dokładne niż taki monitor sędziego. Mogą pojawić się różne gwizdy, dezaprobata kibiców. Też sam sposób zapisu tego podpunktu w regulaminie jest dosyć niejasny. Może się okazać tak, że w hali będzie telebim, ktoś postanowi, że z niego nie skorzystamy, będzie miała miejsce jakaś kontrowersyjna sytuacja na boisku i kibice nagle, chociażby po meczu, będą się burzyć, no bo skoro jest takie prawo, dlaczego nie mogliśmy tego zobaczyć? Moim zdaniem nie warto było takiego przepisu wprowadzać. Sędzia i tak pod presją zawodników chociażby, bo musi uczciwie swoją pracę wykonywać, ma jakby ciężkie zadanie w ocenie tego wszystkiego i moim zdaniem narzucanie mu jakby presji w postaci wzroku kilku tysięcy ludzi jest zupełnie niepotrzebne i moim zdaniem ta zmiana nie była konieczna, można było sobie udarować. No ja dodam tylko może jeszcze od siebie dosłownie jedno zdanie. Przyznam szczerze, że ten przepis i tak był trochę martwy. Wiemy doskonale, do czego dochodziło w Rzeszowie na Podpromiu. Tak naprawdę było to najbardziej widoczne, że teoretycznie sędziowie mieli mieć wgląd na wyłączność na te ekrany Challenge'u, a tak naprawdę wiemy, jak to wyglądało w rzeczywistości. To było bardzo dobrze widoczne na transmisjach telewizyjnych. Mianowicie kilka osób z jednego sektora za tym ekranem sędziego po prostu miało bardzo dobry widok na to, co ten sędzia tam widział i kibice, którzy siedzieli tam obok, już po prostu dużo wcześniej wiedzieli w większości sytuacji, co się będzie działo. Na przykład sędzia był jeszcze w trakcie podejmowania decyzji, a na trybunach było słychać brawa, bo kibice słyszeli, że na przykład jest punkt dla RS-owi, a nie dla przeciwnika, jest zmiana decyzji. Tu na pewno jakiś tam sposób na uniknięcie tego dałoby się wymyślić. Natomiast coś, co tutaj bym jeszcze dodał, to chociaż ten przepis o nie pokazywaniu wideo na telebimie jeszcze nie istniał, to pewnie pamiętacie sytuację z rywalizacji w playoffs Kry z RS-ową kilka lat temu, kiedy to trener Nawrocki po meczu domagał się od sędziego bodajże wtedy chyba pana Andrzeja Lemka, żeby mu pokazał, gdzie on tam widział blok, chociaż rzeczywiście on to użył trochę innych słów do tego, ale wybuchła z tego gigantyczna afera. Wzięło w tym udział kilku zawodników z Kry, m.in. chyba tam Daniel Pliński, Bartosz Kurek, ale to już nieważne, ja oczywiście rozumiem ich zdenerwowanie. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to będzie jakby legalnie, czyli każdy z kibiców, zawodników będzie chciał sobie jakąś tam sytuację zobaczyć. Czyli to już nie będzie coś takiego, co można zrzucić na karnie sportowego zachowania, czyli wymagamy na sędziach, żeby pokazali jakiś tam dany fragment, tylko po prostu umożliwia nam to przepis, więc my postępujemy zgodnie z przepisem. Moim zdaniem wywoła to po prostu dużo kontrowersji i mam nadzieję, że będzie się to wszystko spokojnie odbywało. Myślę, że tym większa odpowiedzialność na sędziach, żeby te nagrania challenge'u analizować bardzo dokładnie. No presja, odpowiedzialność na nich będzie jeszcze większa, tak jak mówisz. Potencjalne wzburzenie paru tysięcy głów na hali, w szczególności, gdy będzie to spotkanie, nie daj Boże, czy sety decydujące, czy o awansie do finału ligi, czy też o rozstrzygnięciach medalowych, albo o utrzymanie, myślę, że może to spowodować bardzo nerwowe sytuacje na hali.
sędzia być może podejmie bardzo dobrą decyzję na podstawie tego, co widzi na swoim małym monitorku. Natomiast na wielkim telebimie jakość obrazu będzie na pewno trochę gorsza. Przez to kibice mogą zobaczyć coś innego niż widział sędzia, mimo że sędzia podjął dobrą decyzję. A nie daj Boże, na którymś z telebimów będzie jeden martwy piksel, który akurat zasłoni tę newralgiczną sytuację. No, możliwości jest dużo. Myślę, że poruszyliśmy bardzo szeroko temat tego, co nowego i co starego w Plus Lidze nas czeka w tym sezonie. Przekonamy się już wkrótce. Nowy sezon to i transfery. Transfery to i nowe składy, a nowe składy to i oczekiwania względem rozstrzygnięć. Transfery, czy rzuciły wam się w oczy nazwiska, czy jakieś spektakularne powroty do ligi, a może jakieś nowe nazwiska, o których uważacie, że one mogą zrobić różnicę w lidze, a może mogą zrobić różnicę, ale na niekorzyść poszczególnych klubów. Sporo mieliśmy odejść jednak zawodników ważnych, bo z Zaksy odszedł Kevin Tilly, koniec końców się okazało, że opuścił też Plus Ligę. Odszedł Dawid Konarski, Iskra straciła Bartosza Kurka. Można by tak dalej wymieniać, no w Resowie było tych zawodników kilku, ale jest kilku zawodników moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawych, których będę z wielką uwagą obserwował. Na pewno będzie to Milat Ebadipur, choćby z tego względu, że jednak rzadko mamy okazję oglądać irańskich siatkarzy poza swoją ligą, no a już na pewno nie w Polsce i wreszcie taką okazję będziemy mieli. Bardzo jestem ciekaw tego, co pokaże. Bardzo jestem ciekaw tego, na przykład, co pokaże na rozegraniu w Espadonie Szczecin Emiter Vapor. I to jest zawodnik, o którym od dawna mówiło się, nawet w kontekście naszych czołowych walczących o medale klubów, idzie do Espadonu Szczecin, czyli drużyny, która przynajmniej teoretycznie chyba o tak wysokie cele walczyć nie będzie. Przyznam szczerze, jestem też ciekawy tego, jak spisze się Nikola Georgiew i jak być może spisze się Sharon Vernon Evans w ogóle tej rywalizacji na ataku w Warszawie. Ja nie jestem akurat aż takim entuzjastą talentu Macedończyka, który na pewno będzie w stanie zdobywać wiele punktów. Udowodnił to niejednokrotnie, ale nie jestem do końca przekonany, czy będzie to na aż tak wysokiej skuteczności, zwłaszcza tak wysokiej efektywności, bo przeglądając gdzieś statystyki Georgiewa z różnych rozgrywek, czy to w barwach na przykład Paris Volley w Lidze Mistrzów, czy w barwach reprezentacji, to jest zawodnik, który potrafi zebrać naprawdę mnóstwo, zwłaszcza bloków w meczu. U niego dwucyfrowa liczba bloków to nie jest coś, co zdarzyło się mu raz czy dwa w karierze, to się co jakiś czas powtarza. A z drugiej strony ten młodziutki Sharon Vernon Evans, który się świetnie pokazywał w barwach reprezentacji Kanady, który dojedzie bardzo późno, co może mu trochę utrudnić sytuację, ale naprawdę jestem ciekaw, czy on będzie w stanie faktycznie pokazać, że to jest aż tak wielki talent, który już w tak młodym wieku jest w stanie grać na wysokim poziomie, czy jednak okaże się, że trochę ta Plus Liga go zweryfikuje i że potrzebuje on jeszcze dużo pracy. To tylko kilka nazwisk, ale takie pierwsze, o których po prostu pomyślałem i na pewno tych zawodników ze szczególną uwagą będę śledził już od samego początku ligi. Coś, co jakby od razu mi przyszło do głowy na podstawie tego, co ty, Michale, mówiłeś odnośnie Ebadipura. Przypuszczam, że każdy z kibiców, który dowiedział się o tym transferze, od razu pomyślał sobie, to jest Irańczyk. Jak on się wpasuje w naszą europejską, nazwijmy to, kulturę. Kiedyś do Zenitu przed Marów nie za bardzo potrafił tam się zaadaptować. Oczywiście tutaj nie chciałbym rzucać wszystkich Irańczyków do jednego wora, ale przypuszczam, że to są takie główne obawy co do niego. Nie mam żadnych wątpliwości, że sportowo jest to bardzo dobry ruch, wzmocni bełchatowską skrę, ma bardzo dobry sezon reprezentacyjny. Natomiast to właśnie jedno zastrzeżenie, jakie jest do Ebadipura, to, że właśnie pod względem charakterologicznym może się nie dopasować, ale to rzeczywiście nie wykluczamy, że bardzo dobrze wpasuje się w zespół i będzie to bardzo dany ruch skry. Odnośnie Irańczyków jeszcze w ogóle w Europie, będziemy mogli obserwować ich dwóch, bo do włoskiej Werony dołączył inny przyjmujący reprezentację Iranu, czyli Manavin Ezzat. Osobiście z ciekawością będę śledził, jak ci dwaj irańscy zawodnicy wkomponują się w swoje europejskie zespoły. Natomiast kolejna rzecz, którą ty poruszyłeś, to ciekawość odnośnie Emiego Trivaporti w Szczecinie. On ma w Polsce, wśród jakby polskich obserwatorów siatkówki, taką dużą renomę, pomimo że on jeszcze w Polsce nie zagrał. Wydaje mi się, że wzięło to się z tego, że kiedyś bardzo dobrze zaprezentował się w Konaku Rozelare w Lidze Mistrzów jakieś chyba 3-4 lata temu, pozostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie. On w Knaku grał z Henrykiem Tuerlingsem. To jest zawodnik bardzo dynamiczny, który lubi szybką grę. Emi do takiej gry bardzo pasuje. Podobnie było w Poitier, gdzie grał z Nimirem. To była podobna charakterystyka atakującego, czyli potrafił grać szybko, dynamicznie i przez to do siebie pasowali. Galatasaray to może jest taki przypadek niezwiązany, bo tam grał z Libermanem Agamezem. Wiadomo, że jest to trochę innej klasy atakujący niż właśnie Bartek Kluth w Szczecinie, bo najprawdopodobniej to właśnie on będzie pierwszym atakującym. I tutaj właśnie widzę pewne zagrożenie dotyczące tej pary, mianowicie szybkie piłki Emiego do prawego skrzydła. Bartek Kluth to nie jest moim zdaniem zawodnik,
który będzie łatwo potrafił się do takiego grania przystosować. Być może EMI po prostu zaproponuje trochę inną grę do tego prawego skrzydła niż właśnie z tymi wcześniej wymienionymi, ale taka lampka ostrzegawcza mi się w głowie zapala. Natomiast jeszcze odnośnie tej renomy EMI'ego, no widać, że minęło te kilka lat, a on do dzisiaj chyba można powiedzieć, że nie zaliczył takiego klubu z takiego topu, bardziej takich średniaków. Osobiście ostatnio oglądałem 4 mecze reprezentacji Finlandii z Mistrzostw Europy i coś, co mi się rzuciło w oczy tak dokładnie śledząc jego grę, wydaje mi się, że jego problemem jest dokładność wystaw. To znaczy, on gra kombinacyjnie, szybko, ale brakuje mu dokładności. Być może to jest kwestia, którą on ciągle poprawia i teraz już w tej naszej plus-lidze wystrzeli, bo wiadomo, no z czasem powinien stawać się lepszy, ale to są takie moje spostrzeżenia odnośnie tego zawodnika. A odnośnie Georgijewa, ja kiedyś napisałem na Twitterze, że moim zdaniem to jest zawodnik z potencjałem na MVP ligi i chociaż na początku może on nie będzie się prezentował dobrze przez to, że będzie potrzebował czas na przestawienie się z ligi japońskiej, ale po pewnym czasie wydaje mi się, że może to być taki zawodnik, jak to można powiedzieć, game changer, czyli czołówka atakujących w polskiej lidze. To, co ty mówiłeś, okej, okay, na pewno były takie mecze, że on popełnił dużo błędów, ale to było jakiś czas temu i jak obserwuję sobie jego grę, wydaje mi się, że poprawił się w tym względzie i jeśli tylko uda się mu odpowiednio szybko przestawić na takie granie na plusligowym poziomie, a nie jakiejś tam ligi japońskiej, to będzie to bardzo dobry transfer Politechniki. To tak właśnie odnośnie tych trzech zawodników, o których ty mówiłeś. Moje zdanie jednak jest takie, jeżeli chodzi o samego Georgijewa, ja tutaj jestem z Michałem. Nie jestem przekonany, ja pamiętam, że swego czasu jeszcze w lidze francuskiej toczyła się taka rywalizacja pod tytułem Nikola Georgijew versus Jovica Simowski, tak? O, dwaj moi ulubieni atakujący z tamtego czasu. Tak, dwaj ulubieni atakujący, dwaj atakujący, którzy zdecydowanie mają warunki, mają bardzo dużo siły. No i Macedończycy. Tak, i oczywiście trzeba zaznaczyć, że koledzy z reprezentacji, których tam próbowali wciskać do jednego zespołu, gdzieś tam wykorzystując ich potencjał ofensywny, stawiając na przyjęcie, zdaje się, Simowskiego. Myślę, że Georgijewa, który również grał na przyjęciu w reprezentacji Macedonii. Akurat Georgijewa, okej. Okay. Natomiast ja, było, nie było, też z pełną dozą uśmiechu i też dystansu zawsze obserwowałem, jak wygląda efektywność tych zawodników i oni atakują bardzo dużo. Oni faktycznie potrafią wygrywać, tu akurat mówimy tutaj o Georgijewie, on będzie w stanie wygrywać Politechnice mecze sam, ale myślę, że na każde spotkanie, które wygra, będą przypadały również takie spotkania, w których kibiców w Warszawie będzie po prostu frustrował tym, że po prostu będzie dostawał dość dużo bloków, może nie mieścić się w pomarańczowym. Takie jest moje zdanie, myślę, że przekonamy się już niedługo. Możecie mieć rację, to też może tak być, że rzeczywiście trafią mu się słabsze mecze, to jak każdemu, ale tu akurat plus Jonico Warszawa jest taki, że zakontraktowali sobie drugiego fajnego atakującego, czyli wspomnianego przez Michała już Evansa, który w razie pożaru będzie mógł go skutecznie zastąpić. Natomiast co do jego dużej liczby ataków, to na drugim skrzydle będzie zawsze Włodarczyk i Kwolek. To są zawodnicy o dużej sile ofensywnej i tutaj już głowa rozgrywającego, żeby odpowiednio tymi siłami w ataku szastać. Zgodzę się, tylko Wojtek i Bartek muszą jeszcze przyjąć piłkę, a akurat nie są to goście, którzy przyjmują bardzo dobrze i wtedy myślę, że tą pierwszą opcją jednak w przypadku takich piłek sytuacyjnych będzie jednak Georgijew, no ale myślę, że przekonamy się też, jak to wszystko ułoży Stefan Antiga, czy też był na początku sezonu nie sam Stefan, a Fabio Storti razem z Guillaume'em Samikou, który gdzieś tam powoli się wdraża w rolę również trenera, nie tylko zawodnika, a i trenera. To jeszcze jeżeli chodzi o inne nazwiska, na które ja bym zwrócił uwagę, myślę, że dosyć niedocenianą postacią może być i jest, myślę, przez wielu ekspertów w tym momencie Thomas Russo, Indyk Pola ZS Olsztyn. Jeszcze przed Mistrzostwami Europy powiedziałbym, że to jest zawodnik, który jest bardzo dużą zagadką, bo jego poprzedni sezon, z tego co kojarzę we Friedrichshafen, nie był chyba aż tak udany, ale trzeba zaznaczyć, to cały czas jest bardzo młody chłopak, on ma 23 lata i na Mistrzostwach Europy zaprezentował się moim zdaniem w niektórych spotkaniach z lepszej strony niż Sam Dero. W dobrze, myślę, skonstruowanej drużynie z Olsztyna, w której on prawdopodobnie będzie grał pierwsze skrzypce, myślę, że Tomasa stać na to, żeby być absolutnie jednym z najlepszych zawodników ligi, przynajmniej jeżeli chodzi o przyjęcie. Oczywiście mogę się mylić, no ale taka rola eksperta, żeby jakieś tam sądy wygłaszać, co się wydarzy, trudno powiedzieć, ale ja jednak jestem pełen wiary w Toma Russo, w szczególności, że no, prawda jest taka, że jeżeli nie Tom Russo, to myślę, że AZS Olsztyn może mieć trochę problemy z atakiem na wysokiej piłce. Pierwszy odcinek podcastu już uważasz się za eksperta?
Ja powiem tak, moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać i pewnie jeszcze rozmawiać, natomiast może w tym momencie oddamy głos Piotrkowi Świniarskiemu, bo jego też zapytaliśmy właśnie, jakie on ma spojrzenie na te letnie transfery i na tych nowych zawodników. Sporo namieszać w tym sezonie może Trefl Gdańsk, jak jeszcze dołączył do nich Kanadyjczycy i Amerykanin, których osobiście nie widziałem, bo jeszcze ze swoimi reprezentacjami grają oni w Mistrzostwach Ameryki Północnej, no to może być naprawdę na Pomorzu ciekawie. Bardzo fajny skład skompletował także stołeczny zespół Oniko oraz Indykpol AZS Olsztyn. W tym pierwszym teamie Prym ma wieść duet atakujących, Kanadyjczyk Vernon Evans i Macedończyk Nikola Georgiew. Georgiewa widziałem, bo grał przeciwko nam w Memoriale Ambroziaka i był chyba trochę zdziwiony, że rozgrywający nie dawał mu 90% piłek. No ale należy pamiętać, że Liga Japońska trochę się różni od Plus Ligi i trzeba mu dać trochę czasu na tak zwane, w cudzysłowie, okrzepnięcie. A w AZS-ie Olsztyn parę nowych twarzy się pojawiło. Bardzo korzystny dla olsztynian będzie duet w przyjęciu Russo Andringa. Typowy miks przyjmującego ofensywnego i defensywnego. Belk to ekspresyjność, siła, dobry blok, stabilny i mocny atak. Holender z kolei to pewność w przyjęciu, w obronie i asekuracji. Jak do tego dołączymy doświadczonych Pawła Woickiego, Daniela Plińskiego i trochę, no można powiedzieć w cudzysłowie, stuningowanego Janka Hadrawę, no to akademicy będą się liczyć na pewno w walce o czwórce. Czy do samego końca, jak w zeszłym sezonie, Liga pokaże, bo Liga jest najlepszym sędzią i najlepiej weryfikuje wszystkie przewidywania, wszystkie oczekiwania. Wielkie wrażenie zrobił na mnie Gonzalo Quiroga z GKS-u Katowice, przyjmujący ze stabilnym przyjęciem i jednocześnie pewnym atakiem i, jak to my mówimy, szerokokątnym widzeniem. A to nie zdarza się często wśród zawodników. Może on być bardzo jasnym punktem plus Ligi. Zapowiada się więc bardzo ciekawy sezon. Także widać, że Piotrek w sumie ma bardzo podobne zdanie do nas. Wspomniał o Gonzalo Quirodze, także ja może tutaj dosłownie dwa zdania na ten temat jeszcze dorzucę od siebie. Gonzalo Quiroga, zresztą jeden z braci Quiroga, którzy w przyszłym sezonie będą grali w Plus Lidze, bo drugi zagra w Jastrzębiu. W zasadzie obaj byli swego czasu okrzyknięci naprawdę dużymi talentami i spodziewano się po nich, zwłaszcza w Argentynie, chyba naprawdę dużo. Chyba żaden z nich do końca tych oczekiwań nie spełnił, przy czym Gonzalo jest młodszy i być może właśnie GKS będzie takim miejscem, gdzie on trochę gdzieś się odbije w tej karierze i pokaże grę na miarę swojego potencjału. Jestem bardzo ciekaw tego, co pokaże, bo jest to zawodnik naprawdę dynamiczny. Zresztą Piotrek już go tak zachwalał, że ja tu nie mam nic do dodania, a też ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, no ten transfer jego, ale też transfer Manuela Kochuta pokazuje, że no GKS Katowice, jeśli chodzi o zatrudnianie zagranicznych zawodników, idzie w naprawdę bardzo fajnym kierunku i przyznam, że jestem pod sporym wrażeniem tego, jakich stranieri będą mieli w składzie katowiczanie, którzy, przypomnijmy, będzie to dla nich dopiero drugi sezon w Plus Lidze. Tak, ten zespół moim zdaniem na przyjęciu miał właśnie duże pole do popisu, żeby się wzmocnić. Tam brakowało mi takiego jednego przyjmującego na troszkę wyższym poziomie. Sprowadzili Gonzalo Quirogę, zawodnika, który kiedyś już był w Europie, może nie do końca się sprawdził, wrócił do Argentyny. Nie wiem, czego się po nim spodziewać, ale jeśli tak jest chwalony przez Piotra Świniarskiego, to myślę, że to jest właśnie to brakujące ogniwo w zespole GKS-u. Do tego, bo oni weszli na jeszcze wyższy poziom, a co więcej, jestem pozytywnie zaskoczony transferem Kochuta, bo nie sądziłem, że akurat takiego zawodnika uda im się sprowadzić, także jestem bardzo ukontentowany, jeśli chodzi o transfery drużyny Piotrka Gruszki. Jakby podsumowując temat transferów, o ile no, gdzieś tam pojawiają się komentarze, na przykład, nie wiem, również naszych reprezentantów po Mistrzostwach Europy, tutaj się kłania Michał Kubiak, że ten poziom ligi jest słabszy. Ja zgodzę się z tym, że słabsze może faktycznie są nasze cztery czołowe drużyny, co niestety też pokazują europejskie puchary, gdzie po prostu nie wytrzymujemy konkurencji z co bogatszymi klubami z Rosji czy Włoch. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy liga sama w sobie jest mocniejsza, ja uważam, że jak najbardziej tak. Myślę, że gdybyśmy cofnęli się nawet te 10 lat, może nawet, nie wiem, 8 lat, 7 lat wstecz i spojrzeli na składy czy na zagranicznych zawodników, którzy trafiają do naszej ligi, to myślę, że aż tak dobrych zawodników byśmy nie zobaczyli, a na pewno nie zobaczylibyśmy ich w drużynach z drugiej części tabeli, więc zgadzam się z tym, że GKS Katowice pokazuje tak naprawdę bardzo ciekawy kierunek, ale podobnie zresztą wydaje mi się, że pokazał, czy spadł on Szczecin, tutaj ściągając właśnie już wspomnianego Terwa Portiego na rozegranie, czy Cera Czarni Radom, gdzie na środku Teriomienko może okazać się naprawdę bardzo ciekawym transferem. No ale o poziomie ligi,
Mariusz Sordyl. Przy czym od razu ostrzeżenie, niestety przy nagrywaniu rozmowy akurat z panem Mariuszem mieliśmy drobne problemy techniczne, no i to nagranie będzie słabej jakości, także prosimy o wytężenie słuchu. Z góry przepraszamy, postaramy się, żeby więcej tego typu błędów nie popełniać, ale jest to na tyle, uważam, ciekawa opinia, że warto naprawdę się trochę pomęczyć, ale jej wysłuchać. Nie pasowałbym się aż tak zalekim, że polska liga jest słaba. Natomiast trzeba spojrzeć obiektywnie na to, co się dzieje aktualnie w Europie. I Włosi wracają na swoje normalne tory po kilku latach zapaści finansowej. Rosjanie dalszym ciągu mają jedną z najmocniejszych lig na świecie. Polacy myślę, że dają doskonale radę na kolejnych miejscach. Na pewno nie jest to liga słaba, na pewno jest mnóstwo ciekawych młodych zawodników z potencjałem. A dodatkowo to, co jest niewątpliwie polską ogromną siłą, jeżeli chodzi o światową siatkówkę, no to myślę tutaj o całej Polsce, zarówno medialnej, o kibicach, którzy pojawiają się w ogromnych ilościach na każdym spotkaniu ligowym, reprezentacyjnym jest to oczywiste. Więc wszystko to, co wokół się dzieje, na pewno stawia nas w ścisłej czołówce. Natomiast jeżeli chodzi o poziom sportowy, dajemy radę, ale jeszcze oczywiście odbiega trochę liga rosyjska, liga włoska, trzeba odbiegać od naszej. I to takie są realia, ale tutaj nie dramatyzowałbym, że jest źle. W przyszłych latach, kiedy będzie mniej zespołu w lidze, zagęści się ilość lepszych zawodników. O wiele łatwiej jest wypełnić przez 12-14 zespołową ligę. No 16 to trochę dużo, ale to również pozwoliło młodym zawodnikom na wejście do ligowego grania, co na pewno przyniesie efekty w kolejnych latach. Ja mogę się tylko zgodzić, że Liga Włoska, Liga Rosyjska są od polskiej ligi na pewno mocniejsze, zwłaszcza w tym sezonie Liga Rosyjska, która po pierwsze zyskała nowy, bardzo mocny klub, w cudzysłowie można powiedzieć zabawkę Gazpromu, czyli Zenit Sankt Petersburg, gdzie trafiły takie nazwiska z zagranicy jak chociażby Orel Camejo czy Markus Nilsson, a mówi się, że teraz trafi tam jeszcze Drażyn Luburić, chociaż to nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Natomiast coś, co budzi moją wątpliwość, to czy nasza Plusliga jest jeszcze silniejsza od Ligi Tureckiej. Jeśli wziąć taki aspekt jakby bilansu strat i zysków, Liga Turecka bardzo zyskała. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że z Ligi Tureckiej odeszli tacy zawodnicy jak Mauricio Silva, Dejan Vincic, Antoine Rusier, Tyler Sanders, Lipe Fonteles, Miloš Nikić, ale do Ligi Tureckiej trafili Nemanja Petrić, Dawid Konarski, Fernando Hernandez, Ryder Hirezuelo, Lukas Loch, Oli-Pekka Ojansiwu, Nikola Jovović, Denis Kaliberda, Christian Fromm, Bartosz Kurek, Teodor Todorov, Jurij Gładyr, czyli tutaj zdecydowanie widać, że ten bilans transferów wyszedł na plus. To jest odwrotna sytuacja niż w Plusligę. Moim zdaniem Plusligę opuściło więcej bardzo dobrych zawodników niż do niej trafiło. Tutaj wracając jeszcze do tej wypowiedzi Michała Kubiaka, która wygenerowała potem to uniwersalne pytanie, czy nasza liga jest słaba. Mogę się zgodzić, że nasza liga jest słabsza, natomiast Michał Kubiak powiedział chyba, że nasza liga jest słaba. Ja się nie zgodzę, że ona jest słaba, jest po prostu słabsza. Takie jest moje zdanie. Natomiast nadal uważam, że nie mamy na co narzekać. I poziom naszej ligi naprawdę jest zadowalający. Ja się zgodzę przede wszystkim z Mariuszem Sordylem w jednej kwestii. Znajmy swoje miejsce w szeregu. Nie porównujmy się może do Włoch i do Rosji, no bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rywalizować z tamtymi ligami ani finansowo, ani sportowo. Są kraje o znacznie potężniejszych gospodarkach od polskiej. Cieszmy się z tego, co mamy, bo mieć trzecią, czy nawet czwartą, jeśli założymy, że może w tym roku faktycznie Turcja nas wyprzedziła ligę w Europie, no to jest coś, co w innych dyscyplinach niemal wszystkich polskie ligi mogą o tym pomarzyć. Nie ma co narzekać. Być może w najbliższych latach nie wygramy Ligi Mistrzów. Może te czasy, gdzie było tego naprawdę blisko, były trochę dalej, ale w tamtych czasach, kiedy na przykład Skra była faktycznie bardzo blisko tego, żeby Ligę Mistrzów wygrać, no to z jednej strony polski klub był tego blisko, z drugiej strony liga wtedy na pewno nie była tak ciekawa, jak jest teraz. Także naprawdę nie ma na co narzekać. Na pewno nie mamy słabej ligi. Na pewno nie jest też najlepsza w Europie, ale jest ligą bardzo mocną i nawet jeśli gdzieś tam odstajemy od tych najmocniejszych, to nadal jest naprawdę czym się pasjonować. A kończąc już temat tych przedsezonowych transferów, no to jeszcze jedna kwestia, której nie można pominąć. Bardzo wiele, już niemal wszystko zostało powiedziane o sytuacji z Gordonem Perenem i z Kevinem Tilly. Wiemy, że nie zagrają w Plus Lidze, zagrają w Chinach. George Matijasewicz tutaj tak
że to tak powiem, pokierował ich karierą, że mimo ważnych umów z polskimi klubami te umowy nie zostaną zrealizowane. Myślę, że nie ma co już tutaj z naszej strony na ten temat dyskutować. Tak jak mówię, niemal wszystko zostało na ten temat powiedziane. Oddam jeszcze tylko na koniec głos Jakubowi Malkę, znanemu agentowi siatkarskiemu, którego zapytałem właśnie o to, tak naprawdę jakie mogą być efekty tego, co się wydarzyło i co to może znaczyć tak naprawdę dla rynku transferowego w przyszłości. Zachowanie federacji też w tej sytuacji było takie, a nie inne. I federacja dopuściła do tego, żeby zawodnicy otrzymali certyfikaty na grę w innych klubach niż pierwotnie podpisali umowę, więc no, istnieje taka możliwość, że można sobie każdy kontrakt podważyć w ten sposób. Droga ścieżka legislacyjna jakby do tego, żeby potem się dochodzić prawnie, to jest dosyć trudna. Natomiast FIFA jakby jednoznacznie zatwierdziło te transfery, więc to właściwie zamknęło pewne drogi do dalszego procedowania, bo wiadomo, że zawodnicy w tych klubach, w których pierwotnie kontrakty podpisali, już by nie zagrali. Się możemy, aczkolwiek myślę, że rynek to jest taka rzecz, która sama reguluje wiele rzeczy. Ja myślę, że kluby też teraz zaczną się zabezpieczyć w ten sposób, że zaczną wpisywać jakieś kwoty odstępnego w takim razie do każdego kontraktu, który będzie podpisywany i też będzie trudno się im dziwić. Natomiast też pamiętajmy, że to są trochę jednostkowe sprawy, które jakby nastąpiły, bo to nie mówimy o jakichś rynek produsie, bo to się tyczyło raptem trzech zawodników w tym roku, bo jeszcze Linel z Argentyny też w tym samym kierunku. Także no to są raptem trzy tego typu historie. No, na pewno jest to jakaś nauczka dla wszystkich. Ale też tak jak mówię, no to zasłanianie się tam dobrem zawodników. No ja bym powiedział, że trochę to oświadczenie, które George wydał w pewnym momencie, to było trochę śmieszne, bym powiedział. Przynajmniej dla mnie i dla mojej części kolegów, no to jest oczywiste, że takich rzeczy się nie robi. Nie rozumiem też pobudki ekonomiczne, które tym powodowały, natomiast można je rozwiązywać inaczej niż stawiać kluby pod ścianą, bo to jakby w ten sposób zostało załatwione. Sytuacje odchodzenia zawodników z jednego klubu do drugiego, nawet nie grając, mając podpisane umowy, się zdarzały w przeszłości, natomiast je da się załatwić inaczej, tak? No to musi być tak, że nagle klub stoi pod ścianą, tego zawodnik już oświadcza, że on tam w tym klubie nie zagra, mimo tego, że podpisał kontrakt. Co straty, że go spotyka, no myślę, że z gestia klubów, czy one chcą z nim rozmawiać, czy nie. No myślę, że będą teraz 5 razy bardziej uważały na to, co robią, bo z tej, a nie innej strony jakby ich to spotkało. No, także zawodników dosyć wielu, że można wybierać innych zawodników. Reasumując, Gordon Perrin i Kevin Tilly nie zagrają w nadchodzącym sezonie Plus Ligi. Kropka. Standardowo zapowiedzią sezonu ligowego było spotkanie o Superpuchar Polski. Zmierzyła się w nim mistrz Polski Zaksa Kędzierzyn-Koźle ze Skrą Bełchatów i Skra Bełchatów Superpuchar zdobyła, zwyciężając Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Czy coś szczególnego rzuciło wam się, panowie, w oczy, jeżeli chodzi o Superpuchar? Z mojej strony w zasadzie tylko i wyłącznie bardzo dobra postawa Bartka Betnorza, który wszystko na to wskazuje, będzie zawodnikiem przynajmniej na początku sezonu szóstkowy, a siła skrzydeł Skry, Bednosz i Ebadipur, to powiem szczerze, nie wiem, czy nie najmocniejsze skrzydła w Polsce. Bednosz, Ebadipur, nie nazwałbym ich chyba najsilniejszymi skrzydłami w Polsce, natomiast coś, co ja na pewno mogę się z tym zgodzić, to bardzo dobry występ Bartosza Bednoża w zagrywce. 6 asów serwisowych. Rzadko zdarza się spotkać takie cyfry na takim poziomie w jednym meczu. Potwierdzą swoją dyspozycję z meczów sparingowych, bo w sumie też oprócz tego, że zagrał bardzo dobrze w zagrywce, to zagrał bardzo dobrze w ataku. Pytałeś, co nam się rzuciło w oczy. Mnie przede wszystkim w oczy rzuciła się słaba jakość transmisji. Jestem bardzo ciekaw, z czego to się wzięło. Po prostu oglądałeś ten mecz koszmarnie. Nie wiem, może na granicy nawet bólu, chociaż to może trochę przesadzam, ale chyba każdy, kto to oglądał, miał podobne odczucia, że jakby z innej epoki ta transmisja była. Na pewno to jest jakby taka forma przygotowań dla zespołów do sezonu. Nie ma co wyciągać jakichś daleko idących wniosków z tego meczu. Ja tutaj się zgadzam, w zasadzie trudno mi cokolwiek dodać, dlatego myślę, że żeby zamknąć temat tego meczu, oddajmy tutaj głos samym bohaterom. Bełchatów dzisiaj wygrał zasłużenie, przede wszystkim różnicę zrobili na zagrywce, odrzucając nas od siatki. W pierwszym secie, kiedy nie mogli trafić, wygraliśmy gładko, natomiast później mieliśmy sporo problemów i w przyjęciu, i na piłce wysokiej. No jednak w trzeci set, no szkoda, bo mieliśmy naprawdę mnóstwo okazji do tego, żeby przechylić szale na naszą korzyść. Nie zrobiliśmy tego i dzisiaj przegrywamy. My musimy jeszcze trochę pracować, bo od niedawna jesteśmy wszyscy razem i jest wiele rzeczy oczywiście do poprawienia i to jest naszym celem, żeby coraz lepiej grać. Trudny rywal, bo bardzo dobrze dzisiaj chłopaki z Bełchatowa zagrywali. Mieliśmy trochę problemu z przyjęciem i była walka, było widać to na boisku. Wiadomo, pierwszy mecz w sezonie, trochę jeszcze nie jesteśmy do końca zgrani, bo chłopaki przyjechali trochę późno z reprezentacji, ale trenujemy ostro i nie poddajemy się i będziemy walczyć dalej o mistrzostwo. Mamy na pewno bardzo dużo grania. Wolałbym
grać szybko 3-0 i żeby oszczędzać troszeczkę sił. Natomiast siatkówka jest tak, że dla kibiców i to oni nas nakręcają, napędzają, są ogromnym motorem napędowym i dla nich też coś się należy, więc ten set taki 30 coś do 30 to właśnie był dla nich. Zespół jest jak najbardziej odmieniony, siatkówka wygląda zupełnie inaczej, atmosfera jest inna, jest bardzo dużo uśmiechu, czego nam troszeczkę brakowało w tamtym sezonie. Mamy nowego trenera, nowy duch, ja najwidoczniej najlepiej trenuję z Włochami i to się chyba sprawdza. Także cieszę się ogromnie z tego i będę ciężko pracować na to zaufanie trenera. Mówili kolejno Łukasz Wiśniewski, Mariusz Wlazły, Rafał Szymura i MVP spotkania Bartosz Bernosz. Wypowiedzi dzięki uprzejmości Siatkarska Liga TV. Tyle bohaterowie Superpucharu. No właśnie, Superpuchar zapowiada ligę, liga się zaczyna. Może co nieco o samych zespołach. Zacznijmy od obrońców tytułu. Tam dużo zmian, W składzie w sumie nie aż tak wiele dwóch podstawowych zawodników, przy czym Kevin Tilly tak naprawdę w ubiegłym sezonie przez jego większość nie grał, ale zmiana na bardzo ważnym stanowisku, czyli nowy trener Andrea Gardini. Zaxa miała bardzo trudny okres przygotowawczy, z tego względu też, że bardzo długo nie było Benatoniego, Marco Falaski drugi rozgrywający odniósł kontuzję, musieli awaryjnie podpisywać kontrakt z Krzysztofem Binkowskim, na dodatek tam jeszcze były jakieś problemy zdrowotne, na przykład na Memoriale Ambroziaka w jednym meczu rozgrywał młody Łukasz Walawender, także no widać, że początki sezonu były trudne, no bo pierwsze trofeum za Zaxą już przegrane, ale myślę, że tu nie ma absolutnie co skreślać tego zespołu, zwłaszcza, że no większość składu jednak została. Pokazywali w dwóch ostatnich latach, co potrafią. Ciekaw jestem bardzo tego, co pokaże Maurice Torres, na ile będzie w stanie zastąpić Dawida Konarskiego. Myślę, że początki może mieć trudne, ale jeśli się rozkręci, jest to na pewno zawodnik, który jest w stanie zdobywać dużo punktów. Gorzej może być ze skutecznością i z efektywnością. Trochę podobny przypadek do Nikoli Giorgiewa w moich oczach. Mimo że są to zawodnicy jednak o dość różnej charakterystyce ataku. Tak, ja się z tym zgodzę, co mówisz. Może być odnośnie Torresa głównie problem właśnie z efektywnością, dlatego że to jest zawodnik, któremu moim zdaniem trochę brakuje cierpliwości i w tym na pewno ma spore pole do poprawy. To znaczy, żeby nie kończyć akcji tak zero-jedynkowo, czyli nie popełniać tyle tych błędów, nie dawać się tyle razy blokować. Jakby dobry przykład z ostatniego Superpucharu, czyli ten set grany na przewagi trzeci i atak w końcówce na pojedynczym bloku w taśmę. Takich sytuacji przy nim jest dosyć sporo. Widzę włoskie mogło się to brać być może z tego, że on grał w Ravennie, to nie był najmocniejszy zespół. Nie grał tam z Tonyuttim, grał tam z Luką Spirito, natomiast na skrzydle był Van Garderen i Linel. To jest trochę inna para kaloszy niż w Kędzierzynie będzie Dero, czyli przypuszczam, że Torres nie będzie atakował tyle razy co w Ravennie. Tutaj sprawdziłem sobie to kiedyś, to Maurice Torres w lidze włoskiej w sezonie zasadniczym atakował blisko 8 razy na set. Pozwolisz, że ci przerwę, Filipie. Ja tylko chciałem tutaj dodać, że problem, jaki ja osobiście widzę z drużyną z Kędzierzyna Koźla, jest na ławce rezerwowych. Powiedzmy sobie tak, Dero i Buszek to są zawodnicy, którzy absolutnie powinni pełnić rolę szóstkową. Natomiast jeżeli chodzi już o ławkę rezerwowych, to przy takiej ilości grania, jaką będzie miała Zaxa Kędzierzyn-Koźle, również uwzględniając rozgrywki Ligi Mistrzów, osobiście trochę się obawiam o to, czy sam Dero udźwignie to wszystko fizycznie. Gdzieś te objawy może już, nie wiem, zmęczenia były widoczne, czy nawet w trakcie Superpucharu, czy w trakcie Mistrzostw Europy. Ja osobiście obawiam się tego, jak Dero zniesie fizycznie trudy sezonu i tutaj myślę, że Zaxa może mieć pod tym względem pewien problem, bo nie wierzę w to, że Semeniuk czy Szymura będą w stanie zastąpić sama Dero. Odnośnie sama Dero, pierwsza rzecz jest taka, że on od dwóch sezonów regularnie gra w Zaxie bez jakiegoś większego odpoczynku, a druga sprawa, że miał teraz bardzo intensywny sezon reprezentacyjny. Reprezentacja Belgii grała w turniejach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata, w Mistrzostwach Europy, w Lidze Światowej, to jest bardzo dużo grania, a Dero tam miał bardzo mało takich meczów, kiedy siedział na ławce, on praktycznie cały czas był na boisku. Myślę, że prędzej czy później, oczywiście tego mu nie życzę, ale może się to odbić na jego zdrowiu. I tak jak faktycznie mówisz, do gry wejdą Semeniuk, Szymura, którzy myślę, że nie są jeszcze zawodnikami takiej klasy jak Dero. Jeśli chodzi o dwóch pozostałych medalistów ubiegłego sezonu, no to tak jak już wspominaliśmy, oni rozgrywki ligowe rozpoczną tydzień później, dlatego myślę, że w przyszłym tygodniu dopiero poświęcimy im trochę więcej czasu. Teraz porozmawialiśmy nieco o Ebadipurze, natomiast jeśli chodzi o pozostałe transfery, tak jak mówię, skupimy się na tym za tydzień, a teraz może przejdźmy do Resowi. No i tutaj, Filipie, oddaję ci głos, to twoje królestwo, także rządź. Akurat miałem tę przyjemność oglądać
wszystkie mecze sparingowe Rysowi. Wygląda na to, że pierwsza szóstka rzeszowskiego zespołu będzie wyglądała w ten sposób, że na rozegraniu trener Roberto Cerniotti postawi na Lukasa Tichaczka, na ataku będzie Jakub Jarosz, na środku Lemański z Możdżonkiem, na libero myślę, że co może być sporym zaskoczeniem dla większości, moim zdaniem będzie Paweł Rusek, a nie młody Mateusz Masłowski. I dalej para przyjmujących. To w zależności od tego, jak szybko wkomponuje się w ten nowy układ Tibor Osart z Olkiem Śliwką. Natomiast bardzo możliwe, że na początku sezonu jeszcze szansę dostawać będzie Dominik Depowski przez to, że Rosart jeszcze nie ma okazji wystąpić w żadnym sparingu. Obserwując Dominika Depowskiego, zawodnik ten moim zdaniem na przestrzeni ostatniego roku poprawił siłę ataku i umiejętność gry z blokiem. Dlatego myślę, że nie można go lekceważyć i to będzie przyjmujący numer 3 rzeszowskiego zespołu, a taką rolę uzupełniającą będzie pełnił Elvis Krastins. Coś, co pewnie interesuje wielu obserwatorów, to postawa Jakuba Jarosza, który w ostatnim czasie przez grę w Katarze mógł zniknąć z radarów. U niego widać w sparingach mądrość w grze, duży wachlarz zagrań, od tego, że potrafi na trójbloku trafić na przykład po dużym skosie, przez błyskawiczne przecinanie szybkich, płaskich piłek na lotnym pojedynczym bloku, po udane kiwki, a przede wszystkim rzadko ściąga piłkę. Coś, na co na ten moment wydaje mi się, że będzie można głównie ponarzekać, to blok i obrona. Myślę, że przy okazji tego zawodnika warto przytoczyć jego statystyki z sparingów. Na 127 ataków Jakub Jaros skończył 72 piłki, ale to, co mi imponuje najbardziej, popełnił tylko 3 bezpośrednie błędy w ataku. Został zablokowany 12 razy. To daje skuteczność 57% i rewelacyjną, moim zdaniem, przy takiej liczbie ataków efektywność 45%. A kogo, Filipie, awizujesz na rozegraniu? No bo tutaj ewidentnie transfer Kędzierskiego to inwestycja w przyszłość, czy to już jest zawodnik do pierwszej szóstki? Tutaj Roberto Cerniotti w wywiadzie dla bodajże Przeglądu Sportowego wypowiedział się dosyć jasno. Pierwszym rozgrywającym zespołu będzie Lukas Tichaczek. Natomiast Michał Kędzierski wydaje mi się, że grał trochę gorzej od Lukasa i myślę, że to jest właśnie inwestycja w przyszłość, czyli to jeszcze nie jest jego czas, aczkolwiek pewnie swoje szanse będzie dostawał. Oto jeszcze kawa na ławę. Jakie miejsce zajmie Asseco Rysowia Rzeszów na koniec sezonu, twoim zdaniem? Myślę, że tak szeroko to ujmując, powinna zająć miejsce w czwórce. Czyli uważasz, że mimo, że na papierze ten skład, no chyba wszyscy się zgodzimy, jednak wygląda słabiej niż w tamtym sezonie, to wyniku gorszego nie będzie? Myślę, że wyniku gorszego nie będzie przez to, że skład na papierze Rysowi wyglądał bardzo dobrze w zeszłym sezonie, ale znamy historię z Gavinem Schmidtem. Nie do końca zdrowy był Piotrek Nowakowski, więc skoro na papierze to wyglądało bardzo dobrze, to na boisku wyglądało trochę inaczej. Teraz moim zdaniem transfery takie, jakie zostały dokonane, nie są złe, biorąc pod uwagę osłabienia innych zespołów. Tak jak mówię, no myślę, że Rysowi stać na miejsce w czwórce. No właśnie, jeśli mówimy o czwórce, w ubiegłym sezonie bardzo blisko tej czwórki był Indyk Polezec Olsztyn. Też tak naprawdę tutaj trochę sytuacja podobna do Zaksy, czyli tych zmian niby niewiele, ale jednak dość istotne, bo tutaj wymieniona niemal cała linia przyjęcia, został tylko Adrian Buchowski. No i zmiana trenera Roberto Santilli. Ja powiem szczerze, moim zdaniem Roberto Santilli to jest fachowiec, którego cenię wyżej od Andrei Gardiniego, chociaż w tamtym sezonie oczywiście Gardo wykonał znakomitą robotę. I powiem też szczerze, że gdy został ogłoszony skład AZS-u, to ja akurat nie wierzyłem w to, że uda się powtórzyć aż tak dobry sezon, ale tak jak już rozmawialiśmy o Tomasie Russo, po tym co on pokazał na Mistrzostwach Europy, po tym co później już po powrocie z nich pokazywał też w sparingach. Wydaje się, że faktycznie on może zostać tym liderem i kimś, kto na tym lewym skrzydle zastąpi Wojciecha Włodarczyka, który był no, niezwykle ważną postacią i chyba też zgodzimy się, że jednym z trzech najlepszych przyjmujących ubiegłego sezonu. No i jeszcze jedna postać, o której nie można nie powiedzieć, to jest Kuba Kochanowski. Ja pamiętam taką rozmowę z Kubą w ubiegłym sezonie po meczu ze Skrą w Urani. Zapytałem wtedy Kuby, czy Lisinaca w ogóle da się zatrzymać. On powiedział, że się nie da. No i nawiązując do tego, w trakcie memoriału Ambroziaka, patrząc na to, co Kuba pokazywał ogólnie we wszystkich sparingach pod względem statystycznym, zapytałem, czy nie będzie tak, że takie same słowa, jak on powiedział o Lisinacu, teraz będą mogli mówić właśnie o nim jego rywali ligowi. Także posłuchajmy, co Kuba na ten temat. Nie, ja bym naprawdę nie przesadzał aż tak bardzo. To tak naprawdę liga zweryfikuje, kto na jakim jest poziomie. No na razie fajnie, że nam dobrze idzie i mam nadzieję, że to utrzymamy, ale czas osądu będzie, jak zaczną się pierwsze mecze. Tak, czas osądu zaczną się pierwsze mecze, tak jak tutaj Kuba powiedział. Odnośnie tych sparingów jeszcze to tylko przytoczę dwa mecze sparingowe, kiedy w meczu z Zaksą zaliczył 8 bloków punktowych, w meczu z Radomiem 9 bloków punktowych. To są niesamowite wyniki. Jestem bardzo ciekaw, jak to się przełoży na ligę.
O Kubę Kochanowskiego zapytałem też rozgrywającego zespołu z Olsztyna, czyli Pawła Woickiego. Oni już w tamtym sezonie mieli okazję dobrze się poznać, ale później mieli też okazję nieco zapomnieć, jak to jest grać ze sobą, no bo ta przerwa na reprezentację jest naprawdę długa. A mimo to tak naprawdę bezpośrednio po powrocie z Mistrzostw Europy, jak tylko Kuba wskoczył do składu, zaczął grać w sparingach, no to wykręcał niesamowite cyfry, więc zapytałem Pawła, z czego to wynika i jaki jest sposób na sukces. Jak się gra z wielkimi zawodnikami, z bardzo dobrymi, to bardzo łatwo jest się do nich dostosować, do tej gry się nie zapomina, nie trzeba ze sobą rozmawiać, zgrywać się, trenować, tylko po prostu to się od razu czuje. On jest takim zawodnikiem, z którym jest bardzo duża łatwość grania. Jest bardzo ważną postacią w tej drużynie i na pewno zrobi ogromny postęp jeszcze w tym roku, także cała wielka siatkówka jeszcze przed nim. Jest bardzo ważną tą postacią, ale też niezastąpioną, bo mamy trzech bardzo dobrych środkowych, czterech przyjmujących, dwóch atakujących, dwóch rozgrywających i dwóch libero nawet. Także tu czuję naszą siłę. Jesteśmy, ja to nazwą naszą drużyną małych żuczków i kolektywem. W zeszłym roku to prezentowaliśmy, mam nadzieję, że w tym roku też nam się uda powtórzyć tą taką grę zespołową. Moje zdanie osobiście bliżej miejsca szóstego. Myślę, że to miejsce szóste po rundzie zasadniczej, które jeszcze będzie dawało nadzieję na grę o medale, będzie dla drużyny z Olsztyna bardzo dużym sukcesem. Z Olsztynem tamten sezon skończył Kuprum Lubin. No i o ekipie z Lubina, o tym, co się wydarzyło tutaj latem. Jakie można mieć oczekiwania w stosunku do tego nowego zespołu? Zapytaliśmy Maćka Piaseckiego, dziennikarza z Wrocławia, który to jak mało kto zna ten klub i wie, co tam się dzieje, także oddajemy głos Maćkowi. I jak w nadchodzącym sezonie może zaprezentować się Kuprum Lubin? To jedno z pytań, które zadają sobie z pewnością wszyscy kibice związani z siatkówką, w szczególności na Dolnym Śląsku. Trzy sezony pracy Gianniego Kretu, no i to był czas zamknięty, można powiedzieć, w przerwie letniej. Trener Kretu rozstał się z zespołem z Lubina. Na jego miejsce przyszedł trener Patrick Diflo, Francuz, który przed laty był świetnym rozgrywającym, ponad 250 spotkań w reprezentacji Francji mówi samo za siebie. Jego prawą ręką, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy Kuprum Lubin, będzie Tomasz Wasilkowski, człowiek z przeszłością w różnych klubach, zwiedził też kilka krajów, ostatnio działał podobnie zresztą jak Diflo w Katarze. Zastanawiam się nad tym, czy faktycznie ten sztab szkoleniowy, zupełnie od nowa zbudowany, będzie mógł pozwolić sobie na powtórzenie bądź poprawienie, co byłoby rewelacją, wyników trenera Kretu. Ten sezon, nie ma co ukrywać, będzie dla kibiców Kuprum najbardziej wymagający i to z wielu względów. Doszło łącznie do 6 zmian, mówię już tu o siatkarzach, czyli 6 nazwisk odeszło, między innymi Grzegorz Łomacz, dotychczasowy kapitan drużyny, który będzie grał w PGE Skrzebełchatów. Odszedł również istotny element w postaci libero, czyli Pawła Ruska. No i Markus Beme, to jest środkowy, który został zresztą wybrany jako jeden z dwóch najlepszych środkowych na Mistrzostwach Europy i to przypadek raczej nie był. Kto po tej drugiej stronie? No bo mówimy głównie o tych nazwiskach, które mogą nadawać ton w nadchodzącym sezonie, jeśli chodzi o Kuprum Lubin. Michał Masny, kapitan, już oficjalnie wybrany, rozgrywający ze sporym bagażem doświadczeń, jeśli chodzi m.in. o rozgrywki w Plus Lidze. Numer 13 na koszulce w nadchodzącym sezonie. Kibice z pewnością liczą na to, że będzie to numer szczęśliwy. Został też w klubie Łukasz Kaczmarek, prawdziwa rewelacja i chyba jeden bądź jeden z dwóch siatkarzy reprezentacji Polski, którzy po Lotto Eurovolley mogą chodzić mimo wszystko z podniesionym czołem. Podobno zainteresowana Łukaszem była m.in. Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Wiadomo, w Lubinie takich pieniędzy jak wśród potentatów nie ma, ale Łukasza udało się przekonać, udało się spowodować, że dalej atakujący będzie grał w Kuprum Lubin.
Nowe nazwiska to Filip Biegun. Moim zdaniem może być to takie małe, pozytywne odkrycie. Człowiek z Dolnego Śląska, urodzony w Legnicy, ale mieszkający pod Jaworem. Zobaczymy, co będzie z tego człowieka, ale dla mnie może się wedrzeć do tej dwójki estońskich podstawowych, chyba na początku przyjmujących, czyli Roberta Tachta i Kita Puparta. To jeszcze w tej ekipie będzie ciekawą postacią do dyskusji, do zauważenia. Zobaczymy, jak będzie radził sobie Marcin Kryś, facet, który w Lubinie jest już ładny kawałek czasu i bez wątpienia dostał teraz mocne wyzwanie w postaci przejęcia sterów po Pawle Rusku. Będzie też libero numer 2, przynajmniej tak to wygląda na papierze, czyli Bartek Makoś, który przywędrował z Jastrzębskiego Węgla do Lubina, ale tutaj raczej nie spodziewałbym się, że Bartek będzie tym numerem 1. Marcin Kryś raczej takim być powinien. Środek siatki, Piotrek Hain, numer 16 na koszulce. Poprzedni sezon stracony w dużej mierze przez kontuzję. Teraz z pewnością będzie chciał kilku osobom udowodnić, że dalej w siatkówkę grać potrafi. Gdybym miał prześledzić sparingi przedsezonowe, z których wniosków raczej za dużych nie można wyciągać, to warto podkreślić zwycięstwo w memoriale imienia Jana Rutyńskiego. Tam PGE z Krabełchatów, chociaż osłabiona, Espadon Szczecin, no i Cerrad Czarni Radom. Ostatnio z tych ekip Kuprum zmierzyło się w finale turnieju, wcześniej wygrywając z Espadonem. No i to był turniej zwycięski w hali lubińskiego RCS-u. Był też turniej już mocniej obsadzony, giganci siatkówki, rozegrany w Wieluniu. I tutaj Kuprum co prawda nie wygrało, ale dwa spotkania były po stronie Lubinian. Co ciekawe, 3-2 z Power Volley Milano i 3-2 z Noliko Maseik. PGS Krabełchatów jednak jedno ze swoich spotkań wygrało 3-0 i dlatego też giganci siatkówki nagroda dla pierwszej drużyny powędrowała do PGS Skry Bełchatów. Dodatkowo jeszcze warto zauważyć, że w Lubinie będzie to 4. sezon w historii, jeśli chodzi o Plus Ligę. Frekwencyjnie kibice już na dobre przyzwyczaili się do funkcjonowania tej drużyny w świadomości miasta, w świadomości również regionu, bo taką klamrą zamknę tę opowieść właśnie o dolnośląskim rodzynku z jednej strony, właśnie Kuprum, i dorzuciłbym do tego jeszcze Impel Wrocław, który jednak będzie rywalizował po tej żeńskiej stronie. Będzie spokojnie, nie boję się o to, czy klub się utrzyma w Plus Lidze, czy będzie szansa na powtórzenie miejsca, załóżmy, w czołowej ósemce. Myślę, że jest na to szansa, aczkolwiek cały czas będę twierdził, że naprawdę będzie to sezon mocno przejściowy. Wielu rzeczy trzeba się będzie nauczyć na nowo, między innymi nazwisk niektórych siatkarzy. No i tego się trzymajmy, mając nadzieję, że w Lubinie po raz kolejny będziemy świadkami przede wszystkim solidnego grania i kilku niespodzianek. Siódme miejsce w lidze Cerrad Czarni Radom. Zmiany na pozycji rozgrywającego, zmiana na pozycji atakującego. Na pozycji rozgrywającego Dejan Vincic. Jest to powrót Dejana Vincica do naszej ligi. Wydaje się, że ten jego pierwszy pobyt jeszcze w barwach Skry Bełchatów był dość nieudanym pobytem. Teraz nadzieje względem jego osoby są, myślę, że wyższe. Natomiast prawda jest też taka, że i oczekiwania wobec samej drużyny Czarnych Radom na pewno są niższe niż wobec Skry Bełchatów, więc zobaczymy, jak Vincic zaprezentuje się bez aż tak dużej presji wyniku. Michał Filip szuka szansy w innym klubie niż Oniko Warszawa. Michał Filip szuka swojej szansy niedaleko od Warszawy, czyli właśnie w Radomiu, ale biorąc pod uwagę to, jak zaprezentował się Kuba Ziobrowski w końcówce zeszłego sezonu, ja wcale nie jestem aż tak przekonany co do tego, że to właśnie Michał Filip będzie występował jako pierwszy atakujący, a na pewno będzie się tą rolą atakującego, myślę, z Ziobrowskim dzielił. Na przyjęciu bez zmian, jeżeli chodzi o podstawowych dwóch zawodników, Żeliński i Fornal, tak jak w zeszłym sezonie, będą tworzyć linię przyjęcia razem z Dustinem Łotenem, czyli libero, reprezentacyjnym libero Stanów Zjednoczonych. Jak ja oceniam Radom,
Szczerze mówiąc, drużyna dla mnie osobiście jednak zawodników średnich, natomiast wcale nie uważam, że to jest drużyna, która jest skazana na to, żeby walczyć na przykład o utrzymanie, ale myślę, że jednak miejsca 8-10 to jest to miejsce, w którym widziałbym drużynę z Radomia. Nie wiem, czy zawodników średnich, ale nawet jeśli by tak było, no to pamiętajmy też, że czasem tacy zawodnicy, jeśli stworzą kolektyw, a tutaj mają ku temu jakby pewne powody, choćby z tego względu, że trzon ekipy z tamtego sezonu został, no to myślę, że mogą naprawdę zaskoczyć. Jeśli chodzi o ekipę z Gdańska, już nie Lotos, tylko Trefl Gdańsk, wystartują trochę później, tak jak już wspominaliśmy, od drugiej kolejki, także na samym składzie skupimy się w następnym odcinku. Natomiast w ogóle to, że wystartują, wiemy, że było mnóstwo problemów, no ale zbiórka, akcja crowdfundingowa, pierwszy jej etap zakończył się sukcesem, także wiemy już, że tak klub informował, że jeśli to się uda, to znaczy, że Trefl wystartuje w lidze. Na dodatek nowym sponsorem klubu został Cekol, który dorzucił kolejne 100 tysięcy do tej zbiórki. Wszystko idzie w dobrym kierunku, a ja o to, jak ta cała sytuacja też wpływa na zawodników, pytałem podczas memoriału Ambroziaka Damiana Szulca. My wykonujemy swoją pracę tutaj na parkiecie, a ludzie, którzy są nad nami, wykonują swoją pracę. Każdy niech się zajmuje tym, czym ma się zajmować i wszystko będzie dobrze. Myślę, że zagramy takim składem, jaki mamy, czyli razem z tymi zagranicznymi zawodnikami i tyle, no nie ma co zbytnio komentować tego wszystkiego. No skoro sam Damian mówi, nie ma co komentować, przejdźmy może dalej. O Warszawie powiedzieliśmy już dużo, tak naprawdę trudno tu coś jeszcze dodać, może poza tym, że warszawianie byli o tyle trudnej sytuacji, dalej są. O tym, że brakuje Stefana Antigi i brakuje Sharona Vernona Evansa, ich zabraknie w pierwszym meczu, już powiedzieliśmy. Brakowało też przez długi czas Antoana Brizarda, nie było go jeszcze na Memoriale Ambroziaka i wtedy właśnie o te absencje między innymi Francuza, ale też innych zawodników pytałem Bartka Kwolka, także może posłuchajmy, co miał wtedy do powiedzenia. Bardziej odczuwalny jest brak Antoana, ponieważ będzie mało czasu, żeby się zgrać po prostu do ligi, tak? Wiem, że Fabio rozmawia codziennie ze Stefanem, też Stefan dzwoni do nas indywidualnie, więc to wszystko przebiega w taki fajny, cywilizowany sposób, że tak to nazwę, i on ma cały czas taką pieczę nad nami i wie, co się dzieje na tych treningach. Wiadomo, że nie ma go osobiście, ale ogląda streamy z treningu, więc ma taką ogólną kontrolę. Największy problem jest tylko z Antoanem, ponieważ na zgranie będziemy mieli 2 tygodnie, jeżeli się nie mylę, tylko do ligi, więc... To nie jest dużo, ale psują te 2 sparingi też, które graliśmy z zespołem z Białorusi i wyglądało to całkiem fajnie, więc myślę, że szybko się zgramy. Tutaj odnośnie tego, co powiedział Bartek Kwolek, to jeszcze trudniejszą sytuację ma gdański Trefl, bo jak wiadomo na mistrzostwa strefy Norceka przebywa TJ Sanders. W sparingach zastępuje go Michał Kozłowski, na pewno to on zacznie ligę. Dopiero w późniejszym czasie dołączy wspomniany już Kanadyjczyk. Kolejna drużyna, już dziesiąta drużyna zeszłego sezonu GKS Katowice. Tutaj wspomnieliśmy już trochę o transferach, wspomnieliśmy trochę o postaci Quirogi, który w opinii Piotrka Świniarskiego może być bardzo interesującą postacią i po prostu dobrym zawodnikiem, jakby wartością dodaną dla drużyny z Katowic. Drużyna z Katowic, myślę, że tutaj może być trochę taki paradoks, że ja wcale nie uważam, że jest to drużyna słabsza, ja wręcz uważam, że jest to drużyna zdecydowanie mocniejsza niż w zeszłym sezonie. Lepsza alternatywa na pozycji atakującego w postaci Witczaka. Zmiana na rozegraniu, gdzie Komenda w barwach Kielc w zeszłym sezonie prezentował się bardzo dobrze i myślę, że nie był rozgrywającym gorszym od Marko Falaskiego. Natomiast paradoksem jest to, że pomimo tych wszystkich wzmocnień, a ja wcale nie jestem przekonany, że GKS Katowice będzie walczył o dużo wyższe lokaty. Może będzie częściej stawiał się tym tak zwanym możnym ligi, bo w zeszłym sezonie oczywiście miał takie spotkania, gdzie faktycznie stawiał bardzo trudne warunki tym czołowym drużynom, no ale finalnie jednak zakończył rozgrywki na miejscu 10. W tym sezonie nie wiem, czy to będzie miejsce 10 czy 9, natomiast myślę, że w 6 ich nie będzie, ale utrzymanie na pewno spokojnie. Kolejna drużyna MKS Będzin. Michał, parę słów. Jeśli chodzi o Będzinian, no tutaj stabilizacja, tutaj ogromna stabilizacja, bo bardzo mało zmian, w zasadzie dojście Mateja Koka oraz Bartłomieja Grzechnika. Stabilna, spokojna praca z Telio de Rocco, myślę, że przyniesie tyle, że Będzinianie będą grali cały czas to samo, tylko że lepiej. Tak bym się tego spodziewał, jestem bardzo ciekaw Łukasza Kozuba, mam nadzieję, że on w tym sezonie już będzie miał pewne miejsce w składzie, bardzo fajnie prezentował się na Mistrzostwach Świata Juniorów i mam nadzieję, że teraz już mimo pewnych przewag, zwłaszcza fizycznych Amerykanina Sejfa, Kozub będzie miał pewne miejsce, no i ja bardzo akurat cenię sobie Rafaela Araujo, że uważam, że jak na
klub walczący o takie cele to jest bardzo dobry zawodnik. To jest, przypomnijmy, atakujący, który był w szerokiej kadrze reprezentacji Brazylii i miał okazję trenować z ekipą Renana Dalcotto. Tak, on nawet pograł trochę w Lidze Światowej tego sezonu, także można powiedzieć, nawet miał bardzo bliski kontakt z tą drużyną. Także naprawdę jestem pod wrażeniem przede wszystkim tego, że udało się go w Będzinie zatrzymać, bo myślę, że o dość udanym ubiegłym sezonie, a zwłaszcza po tym, co pokazywał w kadrze, to, że w ogóle miał okazję pokazać się w kadrze Brazylii, mógł mieć ciekawsze oferty. No plus to jeszcze, co zawsze charakteryzowało Będzinian, czyli drużyna własnej hali, tej hali w Sosnowcu, która w związku choćby z tym bardzo specyficznym oświetleniem zawsze była trudnym terenem dla zespołów przyjezdnych i myślę, że każdy, kto będzie do Sosnowca przyjeżdżał, żeby się z Będzinem zmierzyć, może się obawiać, bo w ubiegłym sezonie naprawdę niewiele zespołów zdołało wywieźć z tamtego terenu komplet punktów. Idąc dalej, ostatni taki zespół, który myślę, że prawdopodobnie nie grozi mu jednak walka o utrzymanie, jest to Espadon Szczecin. Tutaj już sporo powiedzieliśmy, w zasadzie poza tym, co już wspominaliśmy, ja bym dodał dwie rzeczy. Justin Duff, bardzo fajny transfer naprawdę i jestem ciekaw, co on pokaże. No to jest zawodnik, który ta karierę akurat klubową ma taką trochę szarpaną. On grywał w wielkich klubach, grał choćby w Białgorodzie, ale miał takie sezony jak w Łuczniczce Bydgoszcz, który nie był chyba dla niego zbyt udany. Grywał też w bardzo egzotycznych miejscach. Druga postać to jest Jeff Menzel. Jestem ciekaw, co on pokaże. Na pewno zawodnik o dużych możliwościach fizycznych, ale ja się obawiam, że jego może trochę plus liga zweryfikować. On jednak grywał w rozgrywkach ligowych raczej na niższym poziomie i druga rzecz, która może mu trochę przeszkodzić, to jest to, z kim on będzie miał okazję grać, bo o ile Kasperkiewicz, tutaj młody zawodnik, który przyszedł, o ile się nie mylę, z Mosuwola, nie odpali i nie wskoczy przebojem do szóstki, no to jednak i Marcin Wika i Michał Ruciak, no to są zawodnicy gdzieś zdecydowanie na krzywej opadającej, na dodatek Michał Ruciak ostatnio problemy zdrowotne i nie wiem, czy to właśnie to przyjęcie nie będzie tak naprawdę takim najsłabszym punktem i największą bolączką Szczecinian, tą pozycją, która może im tak naprawdę przeszkodzić w walce o jakieś wyższe cele, może nawet nie o szóstkę, ale o to, żeby gdzieś tam zakręcić się tuż za nią. Tutaj Michał Gogol mówił na temat właśnie swojej drużyny, że w zeszłym sezonie byli piątce najlepiej przyjmujących zespołów. Teraz na pewno wzmocnili siłę ognia przez to właśnie, że pozyskali Jeffa Menzela, że widziałem kilka akcji z jego udziałem. Wygląda bardzo imponująco, jeśli chodzi o fizykę. Skacze bardzo wysoko, atakuje bardzo mocno. Natomiast nie widziałem żadnych jego akcji w przyjęciu i właśnie całkiem słuszne mogły być twoje obawy o ten element. Co do Menzela, ostatnie trzy sezony trochę na takim siatkarskim zejścianku, to są dwa sezony w Emiratach i jeden w Tunezji. Myślę, że tak jak mówiłeś, może mieć ciężki start w plus lidę, ale może zachowując odpowiednie proporcje, może to być zawodnik, który przebojem będzie się do plus ligi, podobnie jak to było z Oliwą. Myślę, że na tym możemy zakończyć analizę zespołu ze Szczecina. Co nam jeszcze pozostaje? No, pozostaje nam czwórka, powiedzmy trzy drużyny, które zajmowały miejsce w ostatniej czwórce w zeszłym sezonie, czyli tutaj mówimy o już nie Efektorze Kielce, a o Dafispołem Kielce. Mówimy tutaj o Bielsku Białej, o BBTS-ie i mówimy o Łuczniczce Bydgoszcz. Oczywiście no, do tego grona drużyn, które według mnie będą walczyć o utrzymanie, dołączy Zawiercie. I teraz pytanie do was, panowie, kto według was spadnie? Która z drużyn prezentuje się najsłabiej na papierze, ale też która z drużyn może po prostu nie udźwignąć, też może psychicznie walki o utrzymanie? Ja powiem tak, każda z tych drużyn ma w składzie zawodników, których tak naprawdę za dobrze nie znamy i ja nie będę tutaj udawał jakiegoś eksperta, który wie wszystko, bo trudno mi tutaj ocenić choćby rosyjskie wzmocnienia BBTS-u, chociaż na papierze fakt, że w ogóle ściągają zawodników z Superligi, no wydaje się w jakiś sposób obiecujący. Tak samo zresztą jak doświadczonego rozgrywającego z reprezentacji Australii Harrisona Peacocka. Ciężko powiedzieć, co tak naprawdę będzie pokazywało Duffy z Połem Kielce, bo oni mieli naprawdę bardzo obiecujące wyniki sparingów, ale z drugiej strony jak spojrzymy na same nazwiska, zwłaszcza na pozycjach rozegrania i ataku, to są zawodnicy, którzy do tej pory tak naprawdę gdzieś tam w tej plus lidze byli, ale tylko byli, bo nie grali. Jeśli chodzi o Zawiercie, tutaj naprawdę kilka ciekawych transferów, ale może poza Grześkiem Pająkiem i Davidem Smithem żadnej pewności tutaj nie ma i trudno mieć i z tą oceną wstrzymałbym się do momentu, jak Zawiercianie rozegrają pierwsze mecze i zobaczymy, na co ich stać. Zobaczymy też, na ile trudnym terenem dla rywali będzie jednak niewielka hala w Zawierciu, gdzie wiemy, że na pewno na pierwszym meczu z Zaksą będzie komplet kibiców i pewnie stworzą oni gorącą atmosferę. A jeśli chodzi o Łuczniczkę, no to tutaj myślę, że to jest dobry moment, żeby posłuchać, co w ogóle na temat tego zespołu ma do powiedzenia Piotrek Świniarski.
Może zacznę od początku, czyli od transferów. Dla całego sztabu szkoleniowego były to bardzo pracowite wakacje, bo dzień w dzień szukaliśmy zawodników, którzy mogliby zasilić Regi Łuczniczki w przyszłym sezonie. A jeśli chodzi o zawodników z krajowego podwórka, no to obserwacja była prostsza, bo w trakcie zeszłorocznych rozgrywek tych chłopaków się widziało i mieliśmy jakąś ocenę ich umiejętności. A do Bydgoszczy dołączył atakujący Paweł Gryc, który może mieć fajny sezon. Po poważnej kontuzji wraca do gry środkowy Michał Szalacha, który ostatnio grał w AZS-ie Częstochowa. W nim drzemie naprawdę spory potencjał. Kolejny były zawodnik z Częstochowy to libero Adam Kowalski oraz młody Wilczek na tej samej pozycji, czyli Wojtek Kowalski, wychowanek klubu. Zbieżność nazwisk tutaj absolutnie przypadkowa. Sporo czasu zajęło nam wybranie obcokrajowców do naszej drużyny, bo Edgardo Goas, reprezentant Portoryko, zagrał bardzo dobrze w Mistrzostwach Panamerykańskich, gdzie został najlepszym rozgrywającym turnieju. No i mamy nadzieję, że przełoży się także to na rozgrywki Plus Ligi. Enrique Batarzy, młodzieżowy reprezentant Brazylii, chłopak o bardzo stabilnym przyjęciu i niezłym zasięgu i sile w ataku. Jego słabymi stronami są albo nie. Nie będę mówił, żeby przeciwnikom nie ułatwiać zadania. No i drugi przyjmujący, Bułgar Metodi Ananiew. Wielu sugerowało, że ściągnęliśmy człowieka szklankę, czyli kontuzjogennego, który się rozsypie na pierwszym lub drugim treningu. Myślę, że ten zawodnik ma coś do udowodnienia w Polsce i na pewno to zrobi. Bo może w sparingach tego nie było widać do tej pory, ale ja jestem zdania, że udało nam się zrobić ciekawy skład, który może zaskoczyć wielu w tym sezonie. Co do sparingów, mieliśmy parę w tym okresie przygotowawczym, no i to były bardzo cenne doświadczenia dla Łuczniczki Bydgoszcz. Na wyniki generalnie nie patrzymy, bo nie liczą się wyniki, tylko nasza gra. Na początek zagraliśmy z pierwszoligowym klubem z Wrześni, prowadzonym przez byłego trenera Łuczniczki Mariana Kardasa. Wygraliśmy 4-1, bo trenerzy umówili się na rozegranie 5 setów. Nie obrażając absolutnie nikogo z Wrześni, było to dla nas takie przetarcie przed kolejnymi w zasadzie sparingami, a Września natomiast moim zdaniem może walczyć w tym sezonie o coś więcej niż tylko o czwórkę pierwszej ligi. Następnie graliśmy w Elblągu w turnieju Falcon Cup z Lotosem, Treflem Gdańsk oraz z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Oba mecze przegraliśmy kolejno 1-3 i 2-3. Następnie był Memoriał Zdzisława Ambroziaka w Warszawie i porażka z Oniko miejscową 0-3 i wygrana z GKS-em Katowice 3-2. No i ostatnio graliśmy w Starachowicach z AZS-em Olsztyn i mistrzem Holandii z Groningen, także ze zmiennym szczęściem. Przegrana 0-3 i wygrana 3-0. Widać ciągły postęp w naszych poczynaniach. Moim zdaniem jesteśmy gotowi na rozpoczęcie batalii w Plus Lidze. Tyle na temat Łuczniczki i Piotrek Świniarski. Jak widać, no jest dobrej myśli. Jak tak naprawdę będzie, zobaczymy. Duże wyzwanie trenerskie, nowe wyzwanie trenerskie w karierze Jakuba Bednaruka. Także poczekajmy na pierwsze kolejki, poczekajmy na to, co pokazują te zespoły, kilku nowych zawodników. Zobaczymy, jak też zweryfikuje ich Plus Liga. Ale żeby nie było tylko o Plus Lidze, będziemy też starali się poruszać w naszych podcastach tematy lig zagranicznych. Niektóre ligi już startowały, a więcej na ten temat opowie nam Filip. 19 września miał miejsce mecz o Superpuchar Turcji. Mocno przebudowany zespół Halkbanku Ankara zmierzył się z Fenerbahçe Stambuł, czyli nowym zespołem Jurija Gwadyra. W drużynie z Ankary kilka zdecydowanie hitowych transferów. Z ligi włoskiej Fernando Hernandez, Ryder Hirezuelo i Nemanja Petric oraz z ligi brazylijskiej Lucas Loch, który po przygodzie z Zaksą ponownie zagra na europejskich parkietach. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla Fenerbahçe, które dwa ostatnie sety wygrało gładko do 18-13. Świetny mecz pary Toy Sket. Pierwszy z nich zdobył 18, a drugi 20 punktów. Jurij Gwadyr był najczęściej zagrywającym drużyny w Fenerbahçe i chociaż na 20 zagrywek 5 zepsuł, nie pobił w tym elemencie Hernandeza, który na 14 zagrywek zepsuł aż 8. Jurij zaliczył 1 blok i skończył 5 z 10 piłek, kończąc mecz z dorobkiem 6 punktów. W miniony weekend wystartowały też rozgrywki Ligi Tureckiej. Halkbank tym razem odniósł 3-setowe zwycięstwo z Inegöl Belediyesi. Co ciekawe, trener Kovac rozpoczął ten mecz z Hirezuelo na ławce rezerwowych, ale rozgrywający wicemistrzów świata z 2010 roku już w pierwszej partii wszedł na boisko. Dużo lepszy mecz zagrał Hernandez, który skończył już 11 z 18 ataków, dokładając 4 bloki, natomiast wciąż nie odnalazł formy w zagrywce, psując ich aż
5 na 8 prób. Drużynie z Iratu, Bankasi, Ankara udany debiut zaliczył Dawid Konarski. Skończył 20 z 30 ataków, co daje 67% skuteczności. I dokładając 3-punktowe bloki, z kolei Bartosz Kurek nie pojawił się na boisku ze względu na lekką kontuzję. Drużyna Polaków, wzmocniona też m.in. Denisem Haliberdą i Wojnem Caciciem, ograła Jeopar Kula 3-1. Udanego debiutu w Galatasaray nie zaliczył natomiast Alec Ahrem, który mecz z Arkasem rozpoczął w wyjściowym składzie, ale był zmieniany w pierwszym i trzecim secie. Na stronie Ligi Tureckiej wciąż brak statystyk z tego spotkania, natomiast ich rywal Arkas, który jest obok Halkbanku i Ziratu oraz może Fenerbahce głównym faworytem do tytułu, wzmocnił się m.in. Nikolą Jołowiciem, Christianem Fromem i świetnym tureckim środkowym, chociaż urodzonym w Bośni i Hercegowinie, Marko Maticiem. Zdobywca Superpucharu Turcji zespół Fenerbahce gładko w trzech setach dograł Besiktas Stambuł. Kolejny świetny mecz pary z Cat Toy. Zdobyli oni kolejno 15 i 18 punktów. Tym razem 7 punktów zdobył Yuri Gładyr. W drużynie Besiktasu wydawało się, że wyląduje ostatecznie Drażyn Luburić, o którym można powiedzieć, że siedzi na mocno rozkręconej transferowej karuzeli. Dwa sezony temu grał we włoskiej Piacenzie, w poprzednim sezonie podpisał kontrakt ze Skrą Bełchatów, by ostatecznie zagrać w Japonii, trafiając tam za Bartosza Kurka. Obecnie Serb, jeśli wierzyć tureckim portalom, podpisał kontrakt najpierw z Istanbul BBSK, potem Besiktasem, a ostatecznie prawdopodobnie wyląduje nowej ekipie rosyjskiej Superligi, Zenicie Sankt Petersburg, zastępując tam w pierwszym składzie Markusa Nilsona, który gra z lekką kontuzją i nie spełnia pokładanej w nim nadziei. Jego nominalny zmiennik Filip Woronkow spisuje się na tyle kiepsko, że trener Klimkin w trzeciej kolejce dwa sety rozegrał z Aleksandarem Wołkowem na ataku, a po meczu, w którym Zenit przegrał z Białgorodem 1-3, stwierdził, że jego zespół grał bez drugiej strefy. W lidze rosyjskiej Zenit Kazań wciąż śrubuje swój rekord zwycięstw w lidze. Z innych tematów dotyczących lig zagranicznych, z ligi belgijskiej, która w miniony weekend wznowiła rozgrywki, wycofał się były zespół Elvisa Krastinsa, czyli Top Volleyant Antwerpen. Liga liczy obecnie 9 zespołów, a działacze klubu z Antwerpii muszą chyba żałować, że nie wpadli na pomysł rozkręcenia akcji crowdfundingowej. Jeszcze w ostatnich dniach pojawiły się też informacje, że do Fabiana Drzyzgi w Olympiakosie Pireus dołączy środkowy grający ostatnio w Kuprum Lubin, czyli Niemiec Markus Beme. Wszystko zależy od tego, czy uda się przeforsować pomysł dopuszczenia do gry w lidze greckiej 5 obcokrajowców. Obecnie w Olympiakosie są wśród nich Drzyzga, Rauverding, Mikoi, Vaneni, Todor, Aleksiej. Start pierwszej kolejki Ligi Greckiej zaplanowano na 21 października. Z takich innych ciekawych lig, Liga Włoska i Francuska rozgrywki wznowi 15 października, a Liga Niemiecka i Brazylijska o dzień wcześniej, czyli 14 października. Na koniec każdego odcinka naszego podcastu będziemy starali się jeszcze poruszyć temat Wygraj Plus Ligę. Przepraszam, Wygraj Polską Ligę Siatkówki, bo ta zabawa zmieniła od tego roku nazwę. Przede wszystkim dla naszych wszystkich słuchaczy, dla tych, którzy chcą gdzieś tam się też z nami zmierzyć, założyliśmy ligę o nazwie Szósty Set. Linki też do tej ligi umieścimy w mediach społecznościowych. Przed startem nie zdradzimy naszych typów, nie zdradzimy nazwisk, na które stawiamy, po to, żeby ta zabawa była ciekawsza. Tak naprawdę ten pierwszy wybór gdzieś tam w pewien sposób ustawia to, co się dzieje dalej. Natomiast później już będziemy gdzieś tam się dzielić naszymi też przemyśleniami i będziemy mówić o tym, kto będzie dużo punktował, ale żeby gdzieś spuentować też ten wątek, na koniec jeszcze raz Kamil Składowski, którego zapytaliśmy też, co nowego w tym sezonie, co się zmieniło od ubiegłego roku. No przede wszystkim dla osób, które są spoza naszego kraju, uruchomiliśmy wersję angielską i nawet dla graczy, którzy nie są Polakami i nie władają językiem polskim, można sobie pograć, przeczytać regulamin i wszystkie zasady po angielsku. Na pewno są nowościami, są tak zwane ligi head-to-head, że można się ze znajomymi bawić w takie bezpośrednie mecze. Dodatkowo jest kilka jeszcze takich funkcjonalności drobniejszych, które mogą pomagać graczom. Będziemy też pisać o jakichś takich typach, kogo w tej grze wybierać. No i zwiększyła się też trzykrotnie pula nagród, jeśli chodzi o finanse. Poza tym pomagają nam wszystkie kluby, które w ligach klubowych, czyli każda osoba, która zapisuje się do naszej gry, nie musi wybrać jeden z klubów plus ligi, czy też ligi setków kobiet. Biorąc udział w tych ligach, będzie można wygrywać dodatkowo jeszcze nagrody od klubów i często to są takie nagrody jak piłki z autografami siatkarzy, koszulki meczowe z autografami. Jest tam jakiś pomysł jeszcze od innych sponsorów na jakieś kolacje z siatkarzami i tak dalej, i tak dalej. No więc myślę, że w tym sezonie, jeśli chodzi o atrakcyjność, a gra jeszcze nabierze rozpędu, staramy się, że naszym partnerem takim technicznym został Polsat, więc myślę, że jeszcze może razem z telewizją będziemy w stanie troszkę zwiększyć zasięg tej gry. Mamy nadzieję, że się będzie tak samo podobało jak w zeszłym sezonie. 25 tysięcy drużyn zostało założonych. Jak na inny sport niż piłka można, to myślę, że naprawdę dobry wynik.
No i na tym zakończymy pierwszy odcinek podcastu Szósty Set. Mamy nadzieję, że się podobało. To jest nasz debiut, pierwsze koty za płoty. Przepraszamy za wszelkie sprawy, może słabszej jakości dźwięku. Będziemy się starali poprawiać, będziemy się starali, żeby to było jak najbardziej profesjonalne, ale robimy to dla Was, robimy to za darmo, robimy to for fun. I mamy nadzieję też dlatego, że Wam się podobało. Dyskutujcie z nami, zapraszamy na Twittera, hashtag Szósty Set, sześć ty set. Zapraszamy na Facebooka, tam się pojawi nasz fanpage. Możecie się z nami też wymieniać opiniami poprzez e-mail 6tyset@gmail.com. Na Facebooku pojawi się też odpowiednia grupa. Oczywiście te wszystkie linki do tego gdzieś też będziemy udostępniać, czy na naszych profilach na Twitterze, czy właśnie gdzieś na Facebooku. Zapraszamy też wszystkich, którzy chcieliby się z nami podzielić jakąś swoją opinią w wersji audio. Bardzo chętnie takie pliki przyjmiemy, bardzo chętnie to wypuścimy, jeśli uznamy oczywiście, że jest to coś ciekawego, a wierzymy w to, że naprawdę tak może być. No i co możemy powiedzieć? Dziękujemy. Następny odcinek prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już we wtorek po pierwszej kolejce ligowej. Tam opowiemy o tym, co się wydarzyło w pierwszej kolejce, zapowiemy drugą i trzecią, bo będziemy mieli dwie kolejki w tygodniu. Powiemy też nieco więcej o tych zespołach, które z opóźnieniem zaczną ligę. Także z mojej strony to tyle, ja Wam bardzo dziękuję. Ja również dziękuję, Piotr Złoch. Dziękuję bardzo, Filip Krefanty. I Michał Kwiatkołymnowski, to był podcast Szósty Set. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz przepraszamy za wszystko to, co było źle. Mówcie, co było źle, mówcie, czego chcielibyście więcej. Mówcie szczerze, my się nie obrazimy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne odcinki.